to Wyborcza, taki prześmiewczy, napisała o nas artykuł, że ja tam też, faktycznie ja tam też robiłem materiał wtedy o jakimś tym wspólnym bilecie i z kobyłki coś tam było, a oni nas tak poubierali, wiecie, jak takie, mieliśmy stylistów swoich i nam ubrania powybierali, my tacy wystrojeni, ja tam na tym dworcu w kobyłce z tym szaliczkiem tutaj z boku, ufryzowany, wszystko wyskakuje, opowiadam i oni się tam, Wyborcza napisała, że wszystko jest szybko, pięknie, reporterzy wspaniale ubrani, z dworca w kobyłce wita nas dandy z szaliku. Halo, halo, tu Wywiadowcy Podcast. Jeżeli wam się podoba to, co robimy, subskrybujcie nasz kanał na YouTubie, subskrybujcie nasz kanał na Spotify'u. Słuchajcie i oglądajcie. Witamy serdecznie, kłaniamy się z naszego dachu. Trochę nas nie było, Wywiadowcy Podcast, Arkadiusz Bartosiak, Łukasz Klinkę. Dziś naszym gościem jest gość niesamowity. Były raper, były reporter telewizyjny, absolwent wieczorowego liceum, które skończył u boku kilku prostytutek, koksów i handlarza narkotyków, poszukiwacz prawdy i twórca kanału Ciekawe Historie, który ma o 510 tysięcy więcej subskrybentów niż my. Tomasz Czukiewski. Dzień dobry, witam serdecznie, cóż za piękne przedstawienie. To ja jeszcze dodam. Okej. Okay. To jeszcze nie koniec. Masz swój prywatny kanał, tak. Tomasz Czukiewski, tak. I on też nieźle idzie. No i od razu pytanie, czy ciebie, kolego, można nazwać też, przedstawić cię w taki sposób, Tomasz Czukiewski, edukator? Dziennikarz, ja bym poszedł dziennikarz bardziej niż edukator, bo nie skończyłem studiów żadnych takich, które by były miały jakąś pedagogiczną czy edukacyjną nutkę w sobie i nie znam się na tym. A skończyłem dziennikarstwo i byłem dziennikarzem w sumie bardzo, bardzo długo. Pisałem, byłem też reporterem, tak jak wspomniałeś. I bardziej to dziennikarstwo we mnie gra. To jest duża odpowiedzialność bycie edukatorem. Taka odpowiedzialność, którą ciężko mi przyjąć. Fuck! Dobrze, uwaga, dzieje się. Rzeczywiście. Jest ten, to wszystko, cała elektronika przeżyła. Robimy chwilę przerwy. Edukator. To było... Witamy po przerwie. Dużo się działo. Tak, po powodzi jesteśmy. Jesteśmy po powodzi. Ci, którzy nie widzieli, to informujemy, że Tomek na pytania o edukatora jakoś tak się zdenerwował, że ruszył ręką i oblał cały stół. To jest ta rapowa przeszłość we mnie, po prostu wróciła to. I to towarzystwo z liceum. No. Tak. Ja uważam, Łukasz, że to twoja wina, bo ty wybierasz te wysokie puchary zamiast szklanki. Ja tak prostu chciałem, żeby było elegancko. Dobra. No. To czy jako nie edukator, ale czy już twoje filmy lecą w szkołach? Lecą. Z tego co wiem, to lecą, bo mi ludzie czasami piszą wiadomości ze szkół, różni widzowie, że u nich akurat leciało, albo nauczyciele, że puszczają swoim uczniom w szkołach różne filmy. To wiem, że lecą. Albo też one są polecane nawet oficjalnie jako dodatek taki do uczenia się historii i WOS-u. No proszę, niedługo twoje audiobooki będą lekturą. To jest raczej niemożliwe, ale kurczę, nawet nie wiem, jakbym się czuł w takiej sytuacji, jakby do czegoś takiego doszło. Ale jest to miłe oczywiście, takie docenienie. Minister Czarnek jeszcze nie dzwonił. Powiem wam szczerze, że minister Czarnek, że w ogóle hit, ten Historia i teraźniejszość, to świetny pomysł, stracona szansa, tak. Tak bym to nazwał. Świetny pomysł, naprawdę bardzo ważny. Bardzo ważny, żeby o tym uczyć, no bo faktycznie... I nazwa taka hitowa. Tak, też. Hitowa nazwa, to można by było super, super naprawdę zrobić, w bardzo fajny sposób. Ale jak zawsze. No kurczę, jeśli ja tam czytam, bo jest w wymogach, czy raczej w tych zaleceniach przez ministra oficjalnie zaakceptowanych, że należy młodych ludzi jakby zaszczepiać w nich świadomość tego, jak ważna jest martyrologia dla naszego narodu. Czyli młodych ludzi od razu traumatyzować naszą historią, można by tak to określić, cierpiętnictwem, żeby pamiętali, że kolego, tutaj żebyś tak się nie poczuł za dobrze i za wesoło, bo to po prostu wycierpieliśmy przez pokolenia. Życie to cierpienie. I ty też będziesz cierpiał. Tak. I to jest część twojej tożsamości po prostu i sobie to przyswój.
I to jest, to mnie jakoś tak, kurczę, też odrzuca od tego i tego hitu zarazem. A ty byś się podjął napisania kolejnego podręcznika po zmianie ekipy? Kolejnego hitu. No. Nie, kolejnego to... hitu? Chyba trzeba mieć tytuły naukowe. Tak, tak. I są też programy i tam są wytyczne, bo na przykład ja teraz przygotowuję coś takiego, pracuję nad jakby taką pomocą dla maturzystów i się zagłębiłem głębiej w te rzeczy, no i są, jest, po prostu to są sztywne programy, które są akceptowalne. Jak na przykład mamy Chrzest Polski, to te programy sztywne, które są akceptowalne, one już nie są zgodne nawet z wiedzą historyczną, no bo... Wiadomo, że Chrzest Polski to tak polegał na tym, że to tylko drużyna, tam parę osób, dwór przyjął ten chrzest i to było tylko tam grupka ludzi, a zresztą nie było nawet pojęcia narodów wtedy, w tamtych czasach, to jest coś, co pojawiło się w XIX wieku, tak bo konkretnie, jak naród. A wtedy to było tak traktowane, a dzieci są uczone tego, że to Chrzest Polski, że tutaj... Cała Polska. Prawda, cała Polska, tak, w zupełnie inny sposób, że to właśnie no, taki uproszczony. Ale no cóż, nie podejmowałbym się pisania podręczników, bo bałbym się tych wszystkich tych formatów, tych ograniczeń, tych programów. To na to trzeba uważać. I no i pamiętać o martyrologii, nie? O co chodzi z tymi pomocami maturalnymi? Po prostu coś takiego, co pomoże uczniom, maturzystom przygotować się do matury z historii. Coś takiego. Ale to będzie książka, to będzie bryk. Nie, film. To będą od razu ściągi. Film, będzie nowy film. Filmy. Seria. Cała filmów. Seria. No bo tych zagadnień jest około 60. Czyli będzie można w trakcie matury tam, wiesz, tak. Zaglądać, nie? Tak. Ale raczej fajnie, ale czysto ja też nie jestem nauczycielem historii. Nigdy nie byłem, więc ja sobie takiej bym też nie tutaj nie przypinał takich możliwości, że jakoś czegoś nauczę, więc to tam tak. Współpracuję z nauczycielami od historii przy tym, żeby to miało sens, ale to też nie jest taka pomoc na zasadzie, jak się ucz, że tam śpi 8 godzin, prawda, no tak. Wiecie, co chodzi, takie coachingowe jakieś rzeczy, tylko czysta wiedza. No tak, ale robiąc serię o Chinach, która jest naprawdę super, tylko 3 odcinki na razie, mam nadzieję na więcej, jeszcze przynajmniej jeden. Jeszcze 2 powinno być. O, brawo. To współpracowałeś ze Ośrodkiem Studiów Wschodnich, czyli tak jest. Już taki model masz opracowany. Tak, że tak. Biorę mądrzejszych, żeby mi trochę... Zdecydowanie tak. Ja pamiętam, co z tymi Chinami, to było tak, że po prostu wysłałem im, zrobiłem pierwszy, przygotowałem sobie ten odcinek i miałem go rozpisany, bo ja sobie zawsze rozpisuję. Jak montuję, rozpisuję sobie, mam wtedy lepszy porządek. Wiecie, że... Tutaj narracja, tutaj taka wypowiedź, tutaj jakaś animacja. I ja im wysyłałem to na suche i mówię, zobaczcie tam, czy nie gadam jakiś głupot. I oni parę rzeczy mi poprawili. Że to na przykład nie tak, że tutaj inaczej wymawiasz, fonetycznie też wymowę zapisywałem. Mhm. To bardzo mi pomogło. Nie no, ta współpraca z OSW to super sprawa, naprawdę. I że to nieprawda, że mało mył zęby, tak? Tak. A jeszcze się dowiedziałem w ogóle, że mało to jest jego nazwisko tak naprawdę. Bo u nich jest na odwrót się mówi, więc to jest tak samo jak Xi Jinping, tak. To jest tak samo. To się też później dowiedziałem od nich właśnie. Ale ty, Tomek, jesteś taki skromny bardzo, jak się słucha ciebie, ale ty z jednej strony mówisz, że na edukatora się nie nadajesz, ale de facto nim jesteś. Może tak... Po prostu. Może tak już przy okazji. No, ja bym bardzo chciał, żeby twoje filmy były wyświetlane na większości lekcji historii. Dla dzieciaków. No, nawet bym chciał, żebyś był nauczycielem historii, naprawdę. To by było... No, wydaje mi się, że dałbym sobie radę jakąś. Chciałbym sporo cierpliwości. A to jest ważne. To bardzo ważne. Szczególnie w liceum. Szczególnie tak. W liceum. No, myślę, że to jest bardzo misyjna praca. W ogóle swoją drogą tak niedoceniana w Polsce. Gdzieś czytałem ostatnio, że nauczyciel w Niemczech zarabia około 5-6 tysięcy euro miesięcznie. Wydaje mi się, że tutaj coś się powinno z tym zrobić. No. Bardzo. Się powinien. Zdecydowanie, tak. Ale jakoś nikogo to nie interesuje od X lat. Nie, tak, tak. Nie. To jest... Są pewne takie sfery w naszym życiu publicznym, że się nie zmieniają. To jakoś pójdzie tam. Lekarze, nauczyciele. A później jest pandemia i trzeba... Tak. I nagle się zasypuje. Ani nie ma edukacji, ani medycyny, nie? Tak. No i nie ma odpowiedzialnego takiego myślenia właśnie. To jest, a to są chyba dwie najważniejsze rzeczy. Z jednej strony medycyna, z drugiej edukacja. Jeśli by tak spojrzeć o rolę państwa, co ma państwo zapewnić obywatelom, oczywiście oprócz bezpieczeństwa, to służba chyba zdrowia, tak, edukacja. Na zasadzie opieki tak naprawdę społeczeństwa, nie?
tak, tak. Społecznej opieki nad nami. I tego, żeby te kolejne pokolenia, które wzrastają, żeby coś dostały. No to musisz się brać za to, naprawdę. No to cholera. To, no, okay. Umówione. Wiesz, ale na przykład można być ministrem chyba edukacji bez tytułów naukowych, wydaje mi się. Wydaje mi się, że... Wystarczy tylko w politykę to akurat pójść. Żaden problem. W Polsce na pewno. Tak. Wystarczy tylko mocno pójść w politykę. Oto już grząski grunt. Grząski, tak. Grząski grunt. Ja bym widziałbym możliwość swojej współpracy czy jakiejś działalności z telewizją publiczną, gdyby ona była naprawdę misyjna. Bo miałem taką możliwość i ofertę pracy z telewizją publiczną. Kiedy? Jakieś 2 lata temu. I no jednak, kurczę, no to jest grząski grunt, tak jak z tą polityką. No. Bo jest tak upolityczniona ta telewizja. Jest trochę takim wizerunkowym Czarnobylem nawet, chociaż to nie chodzi tylko o wizerunek, no ale ogólnie to po prostu grząski grunt. No wiemy, znaczy nie da się powiedzieć nic dobrego. Ciężko, chyba, ciężko powiedzieć coś dobrego. Że co, nawet, no, naprawdę. Bo co, właśnie, a czy możemy coś, czy coś dobrego ostatnio w telewizji powstało, telewizji publicznej? Coś oni zrobili dobrego? No, na TVP Historia niebawem będzie emisja filmu o Janie Karskim. Tak? No, tak. Tak? Czyli znalazłem pozytyw, tak? No, tak. To jest akurat, jedna tak. z moich... Ten słynny film, tak. Ulubiona postać No, wiem, dlatego mówię i, no. to nie, i to, sprawdzałem, to... gdzie można ten film obejrzeć. Jest, tylko proszę. Przez chyba zrządzenie losu nie dostał Nobla. Tak był Karski, nie? Nie dostał Nobla ze względu na to, że wtedy podpisali ten pakt pokojowy na Bliskim Wschodzie i oni dostali. Tak. A on miał dostać. Taka sytuacja. Ale Karski jest taką, jak to gdzieś czytałem, wygodną kartą Polaków na mówienie, że jeśli trzeba przykryć wszystkie nasze grzeszki z II wojny światowej, to Karskiego ciach. Tak jest. Proszę. Mamy bardzo. Swojego Jamesa Bonda. Tak. Katolik, tak? Próbował. Wszystko tak? się zgadza. Wszystko. My chcieliśmy, tak? I tyle. I bohater i wszystko. I załatwione. Już tak. odhaczone. Przykryte wszystko jest tak. Janem Karskim. Zostawcie nas w spokoju. Tak. Ale tak, to jest dobry moment na pytanie do ciebie. Zastanawiałem się, czy na przykład gdybyś ten swój kanał, Ciekawe Historie, zaczął 10 lat temu, 15, no też można by było, nie? To wydaje mi się, że ty nie mógłbyś odnieść sukcesu z prostej przyczyny, że wtedy trochę były inne czasy, media były rzetelniejsze, prawdziwsze, niezależne od klikania. Krótko mówiąc, chyba nie odniósłbyś sukcesu. A, jeszcze jedno, w sumie wtedy w mediach pracowali o dziwo dziennikarze, nie? Tak, a, czyli że tak się obniżył poziom, że generalnie, ja mogę się wybijać na tym... Znaczy, bardzo dobrze, no. Tak, tak. Ale tak mi się wydaje, że to jest dobry czas, no. Wydaje mi się, że... Bo ty robisz świetne rzeczy, które kiedyś można było gdzieś obejrzeć. Zobaczyć w mediach tak naprawdę, prawda? Tak. Dzisiaj już tego nie zrobisz. Niestety. Robisz to za nich. Ja jestem po prostu dzieckiem tamtych czasów też. I tak byłem wychowany. Ja byłem wychowany dziennikarstwa w przekroju Najsztuba, gdzie no tak nasiąkłem nawet, nie, bo on był taki przekrój Najsztubowy, był taki wolnościowy nazwą. Tam nie było jakichś takich korporacyjnych klimatów, mimo że to należało do korporacji już wtedy. I takiej odpowiedzialności to tam się uczyłem. Od Magdy Popuzińskiej, Pawła Wieczorka z przekroju. No i rzetelności właśnie, tak, o to chodzi. Tak, to mi wpojono. I więc jestem dzieckiem tamtego dziennikarstwa, tamtych czasów. Końcówki złotego czasu, tak? Tak. A jaki to był problem dla mnie, bo tutaj ja świeżo dziennikarstwo skończone i nagle kryzys w dziennikarstwie, prawda? I wszystko upada dookoła, a ja jeszcze pamiętam, że kurczę... A ty szukasz pracy. Tak, dokładnie. Ja jeszcze pamiętam, że dziennikarze to sobie zarabiali fajną kasę, dobrze żyli i tak dalej, a tu nagle nie ma. Internet jeszcze nie... Po to nie... poszedłem na te studia i co? Gdzie to? Gdzie ta kasa? Gdzie ten hajs? Gdzie ten blichtr? I to był problem. Ale zgadzam się w tym sensie, że faktycznie jakby te ideały, czy taka jak rzetelność nie jest w cenie. Kasa bardzo mocno wzięła w górę. Może to wynika też z tego, że
portale to się kierują właśnie wynikami, zyskami i to jest głównym celem. Ktoś pewnie tam przychodzi, to jest ta mapa klików i ktoś młody przychodzi i jemu nie jest mówione, że napisz fajny tekst, napisz ciekawy tekst, tylko co się klika i co grzeje. Dobry nagłówek, dobry tytuł, znak zapytania. Tak, znak zapytania. Gdzieś wczoraj mi mignął nagłówek z TVP Sport, że ostatnie mecze Lewandowskiego na Camp Nou, już nigdy nie zagra coś tam na Camp Nou, to jest, że to już niby dawało takie wrażenie, że to już że on już odchodzi z Barcelony. Ale klikasz i niczego się nie dowiadujesz. Niczego się nie dowiadujesz nawet na początku, musisz zjechać jeszcze niżej i tam może gdzieś na końcu jakby pozostajesz takim poczuciem pustki. Bo to jest tak, bodziec, ciekawość, okej, wchodzę i spędzam czas i dać ten bodziec, który to wywołują, później ta ciekawość nie jest zaspokojona. I ja się tak zastanawiam, ile ludzie mogą czasu spędzać. Właśnie, to też jest ciekawe, wiesz, że człowiek, znaczy zależy od ludzi, ale że nie przyzwyczajamy się do tego, że po tych 3-4 kliknięciach mówisz dość. Są tacy, którzy klikają 4000 już w swoim życiu. Codziennie są uzależnieni od tego, ale niczego się nie dowiadują. To jest niesamowite. Wydaje mi się, że są uzależnieni od tego pierwszego bodźca, tego tytułu. Tak, że wtedy rzeczywistość wydaje się bardziej kolorowa, że więcej się dzieje niż się dzieje naprawdę, że dzieje się coś ciekawego. Mhm. Czyli tak naprawdę szukają rozrywki, a nie informacji. I ją dostają, rozrywkę pozorną. Czyli, że dopamina. Tak. Klikam i dostaję tam zastrzyk. Wow, coś spektakularnego. Wow. Tak, tak. A jeszcze jak komuś coś się źle dzieje, to jeszcze bardziej fajnie, nie? Dramaty. No, dramaty, albo że komuś pierś wyskoczyła ze stanika. To już albo, dawno wiesz, temu było. No to dawno, ale teraz już jest jeszcze widać, więcej że tego. Jesteś starej daty. No jedno, jestem. No tak, ale tak. Ale wiesz, tak. Że coś się dzieje, a jeszcze jak ktoś komuś umrze, albo ktoś się przewróci, albo po pijaku, ktoś jechał, to można mu, wtedy też to można mu już bez żadnych skrupułów dopieprzyć. Super, nie? Tak. Ale my właśnie się spotykamy po to, żeby pogadać o tym, jak skutecznie sprzedawać dobrą informację dzisiaj. I ty jesteś tego przykładem. Bo idziesz wbrew tym trendom klikalności byle co, a masz klikalność. Tak, właśnie o to chodzi. Ale to już mogę sobie na to pozwolić teraz. To nie było też takie łatwe dojść do tego momentu, bo teraz na przykład już jak... Masz markę. Robiłem film o powodzi, to sobie nazwałem to Powódź 9.7. Nie musiałem nazwać ta katastrofa, prawie coś tam, prawda, zniszczyła Polskę. Na Dolnym Polskę. Śląsku. Niewiarygodne. Prawie jak Czernobyl. Tak. Dlaczego tak nie zrobiłeś? Polski Czernobyl, w cudzysłowie. Wodny Czernobyl. Wodny Czernobyl. No tak. Świetny pomysł. No, widzisz? Tak. Ja bym teraz bym stracił, gdybym tak zrobił. Teraz zdecydowanie. I to wymagało dojścia do jakiegoś... Ja przecież jak zaczynałem, pierwszy mój film to był Głos Hitlera, więc trochę zaczynałem takimi rzeczami... Musiałem jakoś zwrócić na siebie uwagę. Wtedy też nie miałem takiego planu. A, to będę za 4 lata będę miał taki kanał i tam będzie już... Pół miliona. Tak, tak. To był taki... No. Proces, który trwał. I wydaje mi się, że szacunek do odbiorcy jest ważny. Jest kluczowy w tym wszystkim. I zaufanie. Szacunek i zaufanie to taki kapitał, który się buduje długo. Zresztą tak, no co ja, przecież to są oczywistości, no prawda? Tak, no, że budujesz to nie długo. Nie odkrywasz żadnej Ameryki. Stracisz ewentualnie mógłbyś nie wybudować. No ale... Ale udało się. Wiecie, co mi pomogło paradoksalnie? Co pomogło temu kanałowi? Brak monetyzacji. Tak? Tak. Jakby sposób, w jaki zarabiam pieniądze, nie stał się... Ta monetyzacja nie była nigdy głównym składnikiem i nie jest. Ja nie myślałem o tym, żeby film miał dużo wyświetleń, bo od tego zależy mój byt. I nie wkręcałem się nigdy w tę stronę. A jak się ktoś wkręca w tę stronę i głównym jego źródłem utrzymania jest monetyzacja na YouTubie, to zawsze pójdzie w stronę tego, że kurde, żeby było jak najwięcej wyświetleń, żeby jak najwięcej się klikało. Ja widzę po swoich znajomych, jak oni na to patrzą, jak oni o tym myślą. I to jest ta pułapka wyświetleń i wtedy czasami trudno zachować ten zdrowe spojrzenie na to, czy to jest już, czy clickbaituje, czy może... Czy może nie? No i zawsze ta podświadomość powie, nie. Daj. Ale to u ciebie była świadoma decyzja, czy po prostu nie mogłeś monetyzować, bo YouTube cię blokował ze względu na to, że ty czerpiesz, wiesz, cytat za cytatem. Na początku ja sam uznałem, że
że nie powinienem monetyzować takich filmów i ja sobie wyłączyłem monetyzację. Później YouTube mnie, i później się dowiedziałem, YouTube, kanał się zrobił popularniejszy, YouTube mnie poinformował. A YouTube walił tam reklamy. Walił, było tak, bywało tak, czyli, tak. Czyli on sobie monetyzował. Tak, tak. A później YouTube mi powiedział, że nie możesz monetyzować, mimo że ja sam nie monetyzowałem. A później YouTube mi powiedział, możesz monetyzować. I uznałem, że mój wkład w pracy z czasem, może to pierwsze filmy nie, ale z czasem jest na tyle duży, że przysługuje mi monetyzacja. Ale nadal, jak jest film Powódź, on ma 3 miliony wyświetleń przy, no, kurczę, nie wiem, czy to rozsądnie zdradzać teraz ile, no, za 1000 wyświetleń obecnie YouTube płaci około $10. To cały czas się zmienia. To się zależy zmienia, też tak. Od filmu, jaka tematyka od tego filmu i tak dalej. No tak. Ja wiedziałem, ten film mógł się monetyzować, albo mógł się nie monetyzować i to zależało od tego, czy ja użyję piosenki, dwóch piosenek w zasadzie, Jenny Bartosiewicz, czy nie. I tak uznałem, ale kurde, pasuje mi to bardziej. Pasuje mi to do filmu. Film będzie lepszy z Jenny niż bez Jenny. Pieprzyć tę monetyzację. I dałem Jenny. I dałem też później Hej, moja i twoja nadzieja. No mogłem tego nie dawać i mieć tego zielonego dolara, więc jakoś jeszcze mi tam... No, tylko wtedy może nie doszłoby do 3 milionów. No właśnie. Właśnie. No, przynajmniej na tym etapie planowania jeszcze jakiś balans mi w głowie działał taki, że tu ważniejsza była jakość materiału niż tak. Kasa. No bo właściwie logicznie to powinno być tak, że ty korzystasz z tych dwóch super znanych utworów. Płacę im kasę. Tak jest, ale możesz im upfront, albo może to być inaczej, dzielicie się. No też tak. Też to znaczy, to mogłoby pójść z automatu nawet w jakiś sposób, gdyby algorytm to liczył i część przerzucał od razu. Z muzyką działa tak, że do właścicieli praw. To jest łatwo dość określić, kto ma prawa do tych utworów. No tak. No ja mogłem też... No ja nie wiem, czy mają je muzycy, być może nie. No racja. No. Wiem, ale kto się ma. Ale ja bym nie pewnie... Jedyna opcja, jaka tutaj wchodziła w grę, to wykupienie upfront tych praw. I tutaj pewnie by się w przypadku mojej twojej nadziei to by nie przeszło. Podejrzewam, bo... Wiem, że Netflix, jak robił swój film, to chcieli te prawa i się nie zgodzono na to. I raczej z moją twoją nadzieją nigdzie nie sprzedają tych praw. Więc byłby... Czyli byłoby... coś jest na rzeczy. Coś jest na rzeczy. No, ale to wiesz, to jest super ciekawe. Ja pamiętam, że ty... Znaczy pamiętam, ja sobie to znalazłem. W 2014 roku, czyli 9 lat temu, miałeś taką rozmowę z kimś, nie wiem właściwie, no ale... No trzeba to nazwisko podać, bo może to nie warto. Piotrem Mieśnikiem. Mhm. Kojarzysz to? Tak. To był... Piotr Mieśnik to kolega mój. Znam go osobiście, tak. Ja wiem, pamiętam o tabloidach. O tabloidach, no bo on był dziennikarzem chyba Super Expressu, tak? Faktu. Faktu, tak? Tak. Może Faktu. A ostatnio był... Faktu, tak. Faktu. Ostatnio był naczelnym Wirtualnej Polski. Tak? Portalu. Nie wiem, zrobiłem... ja aż tak nie tak, śledzę. Tak, to dziwne, bo on był taką hieną tak zwaną. Sam się przyznawał do tego. Tak, no ale przecież w portal informacyjny jak WP.pl, Onet.pl, no to oni potrzebują... Takich hien. Takich ludzi z takimi zdolnościami. Pozdrawiam Piotra Mieśnika. Pozdrawiam bardzo serdecznie, Piotrek. Zawodowych. Zawodowych hien. Zawodowych, ale to też jest jakieś umiejętności. Tak. Tak. I jak ja czytając ten wywiad, to sobie tak go... wyobraziłem, że taki typ dresika, który się dostał do mediów. No, w sumie jest to no. Dobre określenie, ale też bardzo inteligentny. No, domyślam, to jest autor książek. Cwany taki. Tak. Cwany, na przykład też wiem, że bardzo lubi takie rzeczy jak MMA, więc to jakby dobry trop. Też lubię MMA. Aha. Ale to może ale, dobry trop, może właśnie wiesz. Ale to, no, to można, wydaje tak. Mi się, że to jest to określenie, tak. Które powiedziałeś. I teraz, czy twoim zdaniem to on był dziennikarzem, czy po prostu pracownikiem mediów? I czy dzisiaj jest dziennikarzem, czy pracownikiem mediów? I czy to ma znaczenie? Bo od tego trochę zaczęliśmy właśnie. Wiesz co, to jest...
Dobre pytanie. Wydaje mi się, że był bardziej wtedy pracując w tabloidzie, bo ja tak patrzę całościowo jeszcze, że później był naczelnym w WPPL i tutaj możesz już pomyśleć, że to jest takie pracownik mediów, no bo to już korporacyjne zajęcie jest. I sprawdzanie wyświetleń, robienie kasy. No ale no mówmy się, pracowanie w tabloidzie, ja też miałem swój epizod, gdy było mi gorzej finansowo i no to mam mało wspólnego z dziennikarstwem. To jest gra na emocjach. To jest tam się gra na emocjach z pełną premedytacją po prostu. Czyli tych wszystkich zdolności, które ciebie gdzieś wyposażono wcześniej, używasz ich trochę tak jakby, wiecie, w Gwiezdnych Wojnach po ciemnej stronie mocy. Tak. On nawet napisał taką książkę Wyznania Hieny tak, chyba, nie? To było tak. Coś takiego, więc... No oni nie, tam nie mówi się, ja nie wiem, tabloidy jeszcze istnieją. Istnieją, prawda? Jeszcze, istnieją. Tak. No tak, jeszcze. Zawsze masz... będą. Ja nie wiem, czy te papierowo dwa tytuły będą na pewno zawsze istniały, wiesz. Nie wiem, czy to się nie skończy. Może się to skończyć z jakimś pokoleniem. Na przykład z naszym. Może. Albo, ale w sumie no to tak, teraz ale... portale informacyjne będą oni też, no właśnie, oni zamiast też papieru. Ostro działają w internecie. Tak. To już jakby... Tak. I to tak już bez żadnych skrupułów. Oni nie mówili nigdy na czytelników swoich czytelnik, tylko target. Target czegoś nie zrozumie, target tego nie ogarnie i tego typu rzeczy. Tam nie było szacunku. Szacunku, no po prostu... Tak. No, myślenia o czytelnikach. Tak, tak. Nie, to nie miało pełnić żadnej roli informowania kogokolwiek. To jest czysta gra na emocjach. Target tak, ale... w takich latach, w takie wykształcenie. Tak. Takie miejsce zamieszkania i już, jedziemy i, pod nich. I sprzedajemy im komiks. I to zawsze tak było, no bo to jest tabloid, nie? Oni tak działają, tylko... Tak, te media się dzieliły, nie? Że były te tabloidy, były poważne media, zostańmy przy drukowanych, nie wiem, jak Rzeczpospolita, jak Polityka, które się starały i to... Tak zwane one, nudne media. Nie, i one te, traciły coraz bardziej czytelników. Mhm, tak. Ta liczba spadała tak jakby ludzie nie byli zainteresowani tym rzetelnym dziennikarstwem, lepszymi treściami, to się jakby tak... Równia pochyła. Te emocje przyciągały coraz bardziej, bo tam tak. Było tak kolorowo, wesoło, dużo się działo, tak. Prawda? I było, i było prosto, w prosty sposób. Więc po co się pęczyć, tak. Zastanawiać? Oczywiście. Jak... I wydawało się, że to nie ma szansy na odbicie. No, tak to, się, tak, tak. Że tak, równie, tak. Jak już równia pochyła, leci to na pysk coraz... Ale też ale... dlaczego, przepraszam, właśnie, że wejdę w słowo, bo... Te poważne media zaczęły gonić, przybierać po prostu kolorowe ciuszki trochę, prawda? Te okładki Polityki, czy te photoshopowane, proszę. Nikt, ja nie mam, nie, przepraszam, no po prostu trochę żal. No. Wyborcza dodawanie jakichś, wiecie, płytek składanek jakichś muzycznych i tak dalej. Trochę takie kolorowe ubranka zaczęły przybierać i mizdrzyć się w ten sposób. Zamiast po prostu być konsekwentnie, sobą, tak. Tak, my... Tutaj mamy swoich czytelników i tyle. Tak, tak. I bronimy siebie nawzajem przed tym. Tak, bo myśleli, że tylko w ten sposób się obronią prawdopodobnie, nie? Tak. Przed tym, więc sami ale, stawali się coraz głupsi. Ale może dlatego właśnie się obronili, wiesz, ja nie wiem. Nie wiem, czy się obronili. Nie wiem. Obronili się? Że są. Są. Że w ogóle są. Aha. Może. Nie wiem. Może. W tamtym czasie, bo teraz już można znowu troszeczkę teraz już jest... ale zmieniać teraz się jeszcze jest... raz. Nie? Gdzie jest poziom? No w Polityce jest poziom? Nie, ja nie czytuję już Polityki. Też jest... dawno nie czytałem. Te układki mnie już zaczęły tak ale... skutecznie odstraszać od Polityki. No zobaczcie, założy się, że kiedyś Politykę czytałeś każdą. Tak, czytałem. No w ogóle czytało się tygodniki. Tak, ale tam przynajmniej one jakoś taką funkcję pełniły, takiego podsumowania, takiego trochę szerszego spojrzenia. Były opiniotwórcze. Była, tak. Była i tak naprawdę przestały. Ja nie wiem, na co jeszcze Polityka jest w stanie wpłynąć. No właśnie, tak, tak. Na kurwa nic. O tym się nie mówi. Na swoich czytelników, którzy mają 70 lat. Mają swój wymierający elektorat i pójdą prawdopodobnie na dno. To nie jest tak, że ja im tego życzę. Oni nawet do internetu nie przeszli w sposób jakiś taki inteligentny, tak. Sprawny. No. A okazuje się, że ten widz, odbiorca wymagający jest. Jest, oczywiście, że jest. I ty go przejmujesz.
No ja po prostu traktuję go z szacunkiem. Jeśli swojego widza traktuję z szacunkiem, jego czas szanuję, jego inteligencję szanuję i zawsze i tak mam takie podejście, że też tam za dużo swojej opinii nie wypowiadam, tylko raczej tak staram się po prostu zebrać te informacje dostępne, zwracające jakąś uwagę, coś mówiące. I wydaje mi się, że ten szacunek jest kluczowy. No. I teraz... To jest też ciekawe, bo mówimy o tym, że no ty masz 500 000 subskrypcji. Nie to, wiem, chciałbym się dowiedzieć, ile osób czyta politykę na przykład. Nie, w moich nie jest czasach, takie łatwe przedstawienie, ale... Rzeczpospolitej, to polityka sprzedawała jeszcze wtedy 300 tysięcy egzemplarzy. To jest dużo. To dużo. Było dużo. No. No ale ja, wiesz, to było ponad 20 lat temu. Może nawet ponad 25 lat temu. Już nie, jakoś tak, bardzo dawno. I no a teraz, to nie wiem, czy oni sprzedają 60. Myślę, że nie. I, a ty masz 500 tysięcy subskrybentów. Mam. Pojedynczy człowiek. I to wszystko prowadziło mnie do jednego pytania. Czy jak ty teraz dostałbyś taką politykę do prowadzenia? Jako Red Nudge. No... To byś był w stanie ją wydźwignąć z tych, nie wiem, ile oni się teraz sprzedają, podejrzewam, że naprawdę niewiele, do 500 000? Wydaje mi się, że jest miejsce na tygodnik w Polsce. Nie wiem, czy... Ja nigdy nie byłem redaktorem takim naczelnym. Okej, ale ty masz zmysł. Ty wiesz, jak czucie. Dzisiaj komunikować. Masz czucie, nie? Masz to, co no czego tak, tam nie ma. Treści. Kompletnie. Nie? No wzięliśmy politykę, ale to można multiplikować. Mhm. Nie tylko na tygodniki, tylko tak, w ogóle na te media, które były kiedyś opiniotwórcze, a dzisiaj... No. No to jest dobre pytanie, bo kurczę, czy ja bym mógł? Tego nie wiem, bo musiałbym sprawdzić siebie w tym. Ale jest to, byłoby to wyzwanie, które, jak o tym powiedziałeś, wzbudza we mnie takie emocje, że... Żebyś podjął. Tak, żebym spróbował. Że fajnie byłoby zrobić jakieś miejsce, mieć jakąś przestrzeń, w której można by próbować robić takie rzeczy. Żeby prawdziwa debata. Tak. To wzbudza we mnie, już czuję, wiesz, czuję, że to jest fajne, że mi to odpowiada. Widzimy po twoich oczach, nawet... że coś się stało z tobą. Tak. Ale się zastanawiałem też ze znajomymi nad tym, że właśnie brakuje czegoś takiego, że może nawet mieć takie tygodnik, tylko że w internecie, gdzie że zajmujesz się jednym tematem przez no różne jakieś pomysły cały czas przychodzą przez głowę, które sprowadzają się do jednego, że właśnie wydaje mi się, że brakuje tego, co kiedyś robił tygodnik, że miał to szersze spojrzenie, wiecie, i ta opiniotwórczość, i szersze spojrzenie, że cały czas jest jakaś pogoń newsów i brakuje tego takiego, że trzymajmy się na moment, zobaczmy, co się wydarzyło w ostatnim tygodniu. I czasami wtedy już te rzeczy, które jak są newsy, to są tak przekazywane szybko i tam jest parę zakłamań, to można odkłamać, można spojrzeć na to, a to nie jest do końca tak. Pamiętam kiedyś w tygodnikach też, chociaż może to jest mniej ważne, ale jednak te kryminalne tematy, które w newsach to było wszystko już, a to ten jest ten zły, ten jest ten dobry i koniec. A później się udawało czasami tygodnikom jednak spojrzeć głębiej i jakąś głośną sprawę pokazać, że a to nie było do końca tak, bo tutaj jest jeszcze taki wątek, a tu taki i to jest zupełnie inaczej. I to też było fajne. Więc brakuje czegoś takiego, bo wydaje mi się, że jednak cały czas jesteśmy w tej błogonie newsów. Czyli brakuje drugiego tempa. Wszystko jest w pierwsze tempo. Tak. To już tak. Mamy nawet tytuł twojego tygodnika. Drugie tempo. Drugie tempo. To świetny tytuł. No, kurczę, dobry tytuł, naprawdę. Drugie tempo. No to już. Wiesz, a to tylko, mnie dalej, tylko papier drogi. Papier drogi. Bo my nie jesteśmy odizolowaną wyspą. To na całym świecie. Nie? Jakby ten... Tak. Jakość w New York Timesie też spadła. Tak, nie jest tak, że to my... Że my jeździmy tylko po swoich, nie? Ale jest to, w Ameryce też tak było. Oni się lepiej bronią oczywiście niż ci nasi, ale to jest inna rozmowa. Natomiast powstają na świecie takie inicjatywy jak Substack na przykład. Nie wiem, czy ty kojarzysz. A, no to ja nie będę tłumaczył po rozmowie, bo to jest dłuższa rozmowa, ale ja jakby polecam się
Zapoznać. Zapoznać z inicjatywą Substack. I teraz pijamy do tego. Jak ty widzisz przyszłość takiego prawdziwego dziennikarstwa? Bo polityka będzie musiała umrzeć, jak się nie zmieni. No będzie musiała. I jeszcze chciałbym się wtrącić. No. Proszę. Nie, to nie, bo ty kiedyś mówiłeś o projekcie takim dotyczącym rzetelnej informacji w mediach. Tak to gdzieś żeś nazwał. Chodziło o, że ze znajomymi się rozglądasz. Ja to nazwałem kursem dla seniorów użytkujących media. Tak. No, bo to jest podobna historia, tak, że my jesteśmy w stanie, my i młodsi ludzie, obronić się przed różnymi treściami albo wiedzieć, że to jest ściema. Natomiast ludzie w jakimś tam wieku łykają wszystko, a nie powinni i tracą czas. Czy to są te kwestie, które można byłoby połączyć, czy cały czas myślisz o tym w jakiś sposób? Tak. Czy drugie tempo będzie tym właśnie? To są, wiecie jak to jest, że czasami ma się jakieś przemyślenia, co by zrobić, prawda? I to gdzieś tam sobie siedzi w głowie i dojrzewa, i żeby wskoczyć do strony realizacji, no to też trzeba to jakoś tam całościowo widzieć już. Opublikowałem taki film, gdzie tam mówię o portalach informacyjnych i o tym, jak manipulują. Będziemy o to pytać jeszcze, tak jest. I to jest łączy się trochę z tym projektem, o którym powiedziałeś, bo chciałbym jednak najpierw przyjrzeć się temu, jak duży jest problem. Nie ma żadnych informacji na ten temat. Jak duży jest problem manipulacji informacją. Szczególnie przez te tak poczytne portale, które chwalą się wszędzie wobec tymi milionami użytkowników. Mhm. I nie wiemy, jaka jest skala. Nie mamy pojęcia, jaka jest skala. I tu jestem na tym etapie. Po tym filmie zgłosił do mnie chłopak, który ma firmę, która się zajmuje monitorowaniem mediów, więc oni mogą algorytm ustawić, oni mogą zdobyć te informacje. Zassać te informacje, które były. Bo jeszcze mam innego kolegę z Uniwersytetu Warszawskiego, który zajmował się eye trackingiem, ale też ustawianiem takich badań grupowych. I on powiedział, że ważne jest, żeby porównać, i to była słuszna uwaga, żeby porównać skalę na przykład manipulacji, czyli czy tytuł jest zgodny z treścią i tak dalej, w takim momencie, gdy jest wojna, zaczyna się wojna, albo pandemia, jest początek pandemii, i przed tym, żeby zobaczyć, czy w momencie tego wzmożenia jakichś takich ważnych wydarzeń, czy wtedy manipulacja jest większa czy mniejsza, jaki jest też trend tego, czy wcześniej było lepiej i czy teraz jest gorzej, czy w którą stronę idziemy w ogóle w tej skali, z tym problemem. Więc to jest to, co mnie ciekawi, żeby zacząć, tak jak wiecie, zacząć od podstaw, że zacząć, jaki jest problem, jakie jest zagrożenie. I wtedy na przykład wyjdzie nam z tego, że zesiemy te dane, przebadamy to i zobaczymy, 30% tytułów jest niezgodnych z treścią. To jest już konkret. I na tym polu można działać. Okej, jest zagrożenie takie, mamy tutaj twarde dane, z których wynika, że jest, że tyle, że taka jest skala. I to jest taki punkt wyjścia. I wtedy na tym można zbudować następną część. I co? Pracujesz nad tym? Tak, pracuję. No, fajnie. Pracuję. Teraz będę się spotykał z... No musimy jeszcze ustalić to, jak ten algorytm będzie działać, no i tam jeszcze potrzebujemy ludzi do tego, żeby te informacje trzeba wprowadzić. To też jest taka rzecz. Ale no, wydaje mi się, że to może być, jak te informacje, które zdobędziemy, wyniki mogą... No portale o tym nie będą pisać. Chciałem powiedzieć, że to może pójść szeroko. Nie, to bardzo nieklikalne. W ogóle. Ale, bo też trzeba oddać tym największym w Polsce portalom, że oni się trochę starają od jakiegoś czasu. Trochę tak. Tak. To ale znaczy, że... wersję, ale... Ale że trochę tam weszło jakościowego dziennikarstwa. Tak, to jest bardzo głęboko. I do Onetu. Ja przepraszam, że ci wejdę w słowo. Zapytałeś się mnie wcześniej, czy podjąłbym się misji na przykład pracy w takim tygodniku jak Polityka. To się zastanawiałem i powiedziałem, że nie wiem. A na przykład misji ratowania się portali informacyjnych bym się nie podejmował. I nie przyjąłbym, nie poszedłbym. Uważam, że to już jest... Misja straceńca. Tak, tak. Że to już jest po prostu ciężki tytuł ratowania. Znaczy, to oni nie potrzebują ratunku, oni świetnie zarabiają, no chyba tak, im jest tak, dobrze. Tak. Więc... No tak, ja patrzę na to z innej strony. Tak, ty patrzysz intelektualnie, to nie o to chodzi. Pobudka. Nie, ale... Gaz do dechy. Oni się starają, to nie wiem, no, na przykład ja bardzo lubię podcast Witolda Jurasza, który jest na Onecie. To jest naprawdę...
Ale czy to nie są takie kwiatki do kożucha? Kwiatki trochę do kożucha. No. Bo kurczę... Żeby nikt nie zarzucił, że tak, nie ma porządnej ale, treści. No ale tak, ale zobacz, ale już od niedawna musisz płacić za ten podcast. Bo... I, ale naprawdę ich stać na to, żebyś nie musiał płacić za ten podcast. Wydaje mi się, że akurat no, do cholery przy zarabianiu takiej kasy z reklam to już mogliby to dać za darmo. To naprawdę... Nie, no to jest w ogóle... Więc programowo... Niestety nie będę słuchał Jurasza, bo uważam, że im się nie należą te pieniądze. Nie należą, nie należą. Nie. Za to, co a robią... oni powiedzą, że chcieliśmy wam dać fajne treści, Juraszowi ale nikt się nie należą. Oglądał. Oczywiście Juraszowi się należą. Ja bym nawet Juraszowi zapłacił prywatną subskrypcję. Gdyby Jurasz on... otworzył swoje tak, jakieś tak, gdyby on nie pracował w Onecie, bo im się to nie, kurwa, należy. No, no, no nie, nie należy im się. Za to, jak wygląda ten portal, jak go otwierasz i ile tam jest szajsu, i żeby się przebić do czegoś. Czasem coś ważnego jest na wierzchu. Nawet jako największe. Czasem tak. Tak, ale generalnie jest źle. Jeszcze gorzej jest w wirtualnej Polsce. To już tak, zgadzam się z tym, mam to podobne spojrzenie. A gazeta.pl? Znaczy tam nie ma nic. No to już quizy są. Quizy. Nie, tam trzeba nie. Umieć się poruszać, nie? W tych labiryntach i ten siódmy klik będzie... Nie, głębsze. Bo w tak zwanej wyborczej to jeszcze jest, tak. Nie? No tak, tak. Ale jest dziennikarstwo tak. Śledcze. Dlatego oni się tak odklejali bardzo od gazety. Staraj zresztą się, to są tak. Oddzielne media zupełnie. Tak. Coś niektórzy ludzie nie znają się z tego sprawy. Tak. Znaczy wyborcze jest utożsamiana z gazetą.pl. Wielu ludzi w ogóle nie wie, że wyborcza ma swoją stronę. Tak, tak. I myślą, że gazeta.pl to jest wyborcza. Tak, tak. Tak. Ale mówię wam, że Jurasza potem nie będzie, bo powiedzą... Chcieliśmy głębsze treści wam dawać, nikt nie płacił, znaczy... Że zwolnią Jurasza. Nie, no nie ma, nadzieję, że nie ma zapotrzebowania. To Jurasz sobie już otworzył. On sobie poradzi. Bardzo dobrze, tak, wiesz, pewnie. Nie tylko on, ale... zresztą no on jest taki bardzo specyficzny dziennikarz, tak bym powiedział. Nie? Ale tam ale... w momencie też oni tę aferę ze szlachetną paczką odkryli. Dziennikarstwo tak. Śledcze, no to więc jest coś, do tego ratuje. Właśnie nawiązuję, że dziennikarstwo śledcze ratuje IWP, i Onet. Może w ogóle w ratuje dziennikarstwo. I teraz, czy nie zrobiło się tak, że już tylko dziennikarstwo śledcze ratuje dziennikarstwo? Nie? Bo ja nie wiem, gdzie się toczy debata publiczna teraz, tak jak kiedyś jednak to dawało radę. Nie? Znaczy bo... to, co było w plusie i minusie rzepy, to się o tym mówiło. Rzepę czytam, rp.pl, no portal. Gdy sprawdzam, co się dzieje na świecie, po prostu rano, to sobie zaglądam tam i tam przynajmniej nie jest czerwono, żółto, wiecie... Jest trzymany jakiś poziom. Tak, tak, nie jest mniej opinii, krwiście tak. Żółto. Niektórzy też mówią na te żółte moczowe, tak? To jest mocz. No, właśnie gdzieś toczy się debata teraz. To jest, no to jest dobre pytanie. To nam się... wymyka, czy ona jest w ogóle, znaczy, ta debata. Mi się wydaje, że ta debata coraz bardziej toczy się na YouTubie. Toczy się. Przynajmniej na przykład, bo wiadomo, że skoczyło wszystko, co z wojną, to skoczyło do góry. Tak? Kanały poświęcone wojnie i tak dalej, ale ta debata jakoś się tam rzeczywiście toczy. No nie wiem, to Jacek Bartosiak nazywa się, ma takie samo nazwisko jak ja, ale... Wiem, znam, kojarzę. Dość taka postać, nie, trochę mitoman, trochę narcyz, ale jednak on pracował na to rozruszanie tej debaty. Tak, pracował. No, i mu się cokolwiek, kto by o nim nie myślał, to mu się za to szacunek i tego jemu zespołowi należy, bo oni na rozruszanie tej debaty pracowali. I ja mam wrażenie, że ta debata zaczęła się właśnie toczyć, kurczę, na tym YouTubie. I może inne dziedziny też przeskoczą. Jest to bardzo możliwe. Wydaje mi się nawet, że tam jest miejsce na to, żeby ta debata się zaczęła tam toczyć. I dobrze, im szybciej się zacznie, tym lepiej. Bo inaczej to będzie taka debata no, na poziomie... Nic nie mam do tego pana, ale Stanowskiego, taki chłopski rozum, no rozumiecie? Nasz poprzedni gość. Chodzi mi o to, że... Ale to mi się wydaje, że on też to traktuje w taki sposób, że to nie jest żadna obraza, że to jest dość takie, tabloidowe, coś w tym stylu. Proste. Natomiast... Proste.
Natomiast on umie rozmawiać i tam, wiesz, zaprasza też super ciekawych gości. To prawda. I on jest... To, i są treści. I wtedy chodzi, jest nie? treść. Nie można mu odmówić bystrości i szybkości też, tak. i wartości, i umiejętności tego, tej prowadzenia, tej rozmowy. I... Mi chodziło nie o te treści, w których są goście, tylko te treści, gdzie on tak się wypowiada do ludzi z jakimś apelem swoim. Ale no to jest na pewno też dobra rozrywka. Natomiast goście, no to tak. Ale tam w ogóle często jest tak, że największe oglądalności to mają te poważne dyskusje, wiesz. I to jakby... wychodzi na to, że ludzie szukają tego. No tak, no nie wiem, rozmowa zwykle... Stanowski-Terlikowski. Tak, zwykle nie sportowcy, paradoksalnie. Nie? No właśnie. Wiesz, idzie cudowne. Jak burza i nie spodziewałbyś się tego. Albo jak się nazywa, Piotr Rożek chyba. Tak. To też tam widziałem jakiś, miał mnóstwo wyświetleń. Zresztą regularnie spotykają się ze sobą. Tak, więc... Ludzie. Więc chcą tego Więc ludzie. No. O ludzie... tym właśnie, że debata idzie do YouTube'a i to jest chyba tego się... I to nie jest, że źle, tylko oby właśnie szybciej. No oby szybciej ta poważna, bo się zmienia w dobrym kierunku. Jeśli ty jesteś jedną z tych iskierek nadziei, nie? Tak nam się wydaje. Jeśli ona będzie się toczyć tam, gdzie się toczyła dotychczas, to nie będzie mieć odbiorców, więc musi się przenieść do YouTube'a. No bo tak jak mówiliście, ci 70-letni czytelnicy polityki po prostu zaczną umierać. I tam gdzieś ta debata, ona już nie dotyczy nas. No. Oni niech sobie debatują. Od dawna. Tak, tak. Od dawna. Słuchajcie, ale tu jakby to nie jest jakieś przyznanie się wielkie, ale wszyscy razem skończyliśmy dziennikarstwo. Ja pamiętam tam zajęcia, dość ciekawe, na konkretnych artykułach wtedy, no bo głównie właściwie internet nie istniał, w którym w trakcie tej dyskusji pokazywano nagłówek, lead, czy to jest dobrze, czy źle, czy ta treść jest zmanipulowana. Pamiętam. Były takie zajęcia. W czasach, kiedy tej manipulacji prawie nie było, nie? Ale można było znaleźć reportaż telewizyjny, nie, ale w stosunku do dzisiejszej. Więc właściwie ta debata powinna się też już odbywać dla tych wszystkich studentów. No. Nie wiem, może się odbywa. Nie wiem, dawno nie byłem na wydziale, natomiast no, to jest jakieś nowe pokolenie, które mogłoby próbować zmieniać media w sposób bardziej intelektualny. Nie wiem, czy tam coś takiego się odbywa. Obawiam się, że może nie, ale... Byłem na... Dopiero Byłeś. Co wczoraj miałem spotkanie ze studentami, tylko że z dziennikarstwa, z kolegium Civitas. I mieliśmy takie spotkanie... Gdzie rozmawialiśmy na... Ale to oni do ciebie się zgłosili. Oni się do mnie zgłosili, okay. zaprosili. Czyli w dobrą stronę to idzie. Tak. I oni tam organizują takie spotkania i właśnie rozmawiają o tym, to było w zasadzie jak zachować rzetelność w czasach tego nowego dziennikarstwa, nazwijmy to w ten sposób. No to super. Więc jakiś... To jest promyk. Tak, tak. Przynajmniej dla tych studentów, nie wiem jak z Uniwersytetem Warszawskim, ale... Też nie wiem, też nie byłem jakiś czas. Czy nadal są ci sami wykładowcy, którzy mnie i ciebie, Jarka, uczyli różnych rzeczy? Podejrzewam, że część tak, że nadal jest. No, ale pod 90 niektórzy mają. Ale nie, bo też, bo myśmy się nie spotkali, żeby narzekać, tylko właśnie przeciwnie. Żeby bo, szukać rozwiązań. Nie, tak. że mi się wydaje, że Szukamy. Właśnie jesteśmy u progu prowadzimy debatę. Że jesteśmy u progu rozwiązań, że zaczyna być dobrze. To się zaczyna dziać. No. Wydaje mi się, że nawet, że to się zaczyna dziać niezależnie, że to jest taki naturalny tak. proces, że to się zaczyna że dziać. Że od dołu właśnie. Idzie. To, co mówiliśmy na przykład, że kanał sportowy, prawda? Jest kanał sportowy, który jest o sporcie, a jednak najwięcej wyświetleń mają tam takie poważne dyskusje. Tak. Więc czyli ludzie tego szukają. Tak, to nam pokazuje, że ludzie tego szukają, że ludzie tego potrzebują i jest ogromne zapotrzebowanie. Jest target. Jest target. Jest na to target. Tak. Tak. Pozytywny, więc dobry target. Jeszcze bardziej wybiegając w przyszłość, a może nie tak daleką, to może będzie tak, że tymi clickbaitami, bo teraz te treści clickbaitowe piszą prawdopodobnie młodzi ludzie za niestety psie pieniądze. Tak jak oni to rozumieją. To też działa tak. No bo też są clickbaity na tak. YouTubie, to też trzeba... To jest jasne, ale na razie mówimy może o tych portalach i może tam to zacznie pisać po prostu sztuczna inteligencja. Już podobno pisze, tak słyszę, tak. w niektórych portalach. No. Tłucze. To nie byłoby takie tak skomplikowane. Właśnie ja uważam, że to nie byłoby złe nawet. Ale to niech już... to się mieli, niech ta głupota
i to co nic nie znaczy, niech ludzie się tym nie zajmują. Tylko że dobrze, gdyby jeszcze było lepiej tłumacz działał, bo to no na tak. przykład no. widziałem, że często tutaj dochodzi do takich małych pomyłek, że na przykład, pamiętacie, jak rakiety spadły w Polsce, ta rakieta spadła i wtedy nagle w portalach pojawiła się informacja, że Ukraina żąda od Polski czegoś tam, żąda jakiejś tam rzeczy, jakiegoś dostępu czy czegoś tam. W oryginale to było requested. No tak, oczywiście. Zmienia nacisk, no. Wrzucił w translate google.pl i zobaczył. Żąda. Tak, żąda. Żądanie. Już, tak. No, jest jeszcze parę rzeczy do przepracowania. I się ludzie zaczęli oburzać, jak to, co oni żądają tutaj. Nie no, jakby, no, też nie ma czemu się dziwić, no, to jest właśnie. Jakby, nacisk jest odpowiedni, nie? Tak, więc no, gdyby ten jeszcze tłumacz działał lepiej, no to tak, to nawet nie jest to problematyczne pewnie stworzenie formuły na taki news portalowy, tak, czyli ten clickbaitowy tytuł, budzący zainteresowanie. No wydaje się to dość proste. Tak, nie? Tak. Taki nie do końca mówiący, co się dzieje, że tam jest jakaś tajemnica w tym wszystkim i że tam się coś spektakularnego na koniec niby dzieje. Albo coś zmieniającego bardzo wydarzenia. A później jakiś miszmasz. Niech to się mieli. I mieli się. No i niech to się mieli. No to ale my, przepraszam, że jeszcze wejdę w słowo, ale oni się tam wszyscy, mam takie wrażenie, w konia robią nawzajem, tak. Ci, co robią te newsy, robią w konia tych czytelników, że im dostarczają jakąś informację. Tak. Czytelnicy sami siebie robią w konia, że zdobywają jakieś informacje. Ci jeszcze robią w konia tych reklamodawców, że tutaj ktoś to ogląda, czyta z uwagą i zobaczy. To wszyscy tam, po prostu jakaś taka bańka robienia siebie w konia wszystkich, mam wrażenie. Z lekkim przymrużeniem oka, tak. Nie? Że my wiemy, że wy wiecie, wy nie wiecie, że my wiemy, ale jest super. I teraz może jest właśnie otwarcie na to, no jak rozmowę Stanowskiego z Terlikowskim, no pewnie teraz już ma pod milion, no to które medium wcześniej, oprócz telewizji, gdzie nigdy nie było czasu na to, żeby z kimś 3 godziny porozmawiać, to które medium miało taką nie widownię? Nie było na to możliwości żadnej, bo czas telewizji jest za drogi, żeby sobie 3 godziny z Terlikowskim gadać. Więc może przyszłość jest świetlana, być może, co? Czy jak ty to widzisz? A może to jest cały czas to samo. że cały czas jest trochę tak... No, że jest to miejsce do tej debaty i że tylko nam się narzędzia zmieniają i my jesteśmy w tym momencie tej rewolucji internetu i nam przechodzimy z jednego w drugie. I ludzie, którzy szukamy tylko miejsca do tej debaty. Ja generalnie jestem zdania, że przyszłość jest dobra i będzie lepiej niż było. Tak, to, ale to tak wynika, wiecie, to też wynika taki z jakichś masz wewnętrznych charakter. Tak, z charakteru, z jakichś takich wewnętrznych uwarunkowań. Tak, z wiary jakiejś na przykład, albo nadziei. No ale ustaliliśmy, że debata jest na YouTubie, a z drugiej strony twój dosyć głośny materiał o tym, że YouTuberzy zarabiają na wojnie i robią to w sposób nie za fajny. Poszedł. Komentarze były najróżniejsze, chociaż u ciebie zwykle są pozytywne dla ciebie. Potem gdzieś żeś napisał, że powstanie chyba drugi materiał o czymś takim, a potem przeczytałem, że prawnicy poradzili ci, żeby lepiej tego nie robić, a YouTuberzy postraszyli cię konsekwencjami prawnymi. Tak, czyli miałem. Tu debaty trochę nie było. Nie, nie było. A jesteśmy cały czas na YouTubie, nie? I teraz jest kwestia, czy rzeczywiście mogłoby to się źle dla ciebie skończyć, ale w jaki sposób, żebyś był, nie wiem, biedniejszy, czy kanał by ci zamknęli? Jakby co to by było? Jakie by były konsekwencje, jakby bardzo chcieli tak cię zniszczyć? Publicznie powiedziałeś na przykład, co myślisz, jak oceniasz taki kanał Infrastruktura. Tak. Tak, tak, ale to już mówiłeś o tym wielokrotnie, już tak. Nie róbmy ale aż tak. Takiej jakby... reklamy. No, taki, taki kanał. Ale no właśnie, i że... I jakie konsekwencje cię spotkały? Był jeszcze jeden kanał, którym chciałem się zająć i tam kolega zaczął mi pisać DM-y na Instagramie o tym, że tutaj to będzie mieć... to tak się nie skończy, że po prostu sobie napiszę coś. I no, takie straszonko. Nieznane raczej konsekwencje, bym tak powiedział, ale żebym uważał na słowa i tak dalej. Ale wiecie, co jest jeszcze inny powód, no, że to ja... taka groźba trochę. Trochę tak. Jest jeszcze inny powód, dla którego nie nagrałem drugiej części tego filmu i kolejnych części. Mhm.
Bo zobaczyłem, kurczę, że to jest wchodzenie w buty szeryfa internetu, trochę takiego, Gargamela. I to jest grząski grunt. Pod tym względem, że nagle zaczynasz tutaj sobie przydziewać ubranie sędziego. Ja wiem lepiej. Oceniacza, ale też emocje, w które wchodzisz, to już jest takie szukanie kogoś, że się na czymś potknął. O, oczywiście, no niektórzy są po prostu manipulantami wprost. To jest po prostu, no, to trzeba nazwać rzeczy po imieniu. Ale to też byłoby szukanie takich rzeczy i trochę takie, taki klimat cyrkowy, gdzie się rzuca zwierzynę na pożarcie i ku ucieszy tłumu, ona jest tam po prostu, prawda, ale mu dowalił, ale tam ich wyjaśnił i to są takie emocje, tak, takie trochę cyrkowe. No zresztą na YouTubie bardzo ich dużo. Tak, dużo ich jest. Tak. I nie chciałem się nimi żywić, bo to byłoby takie żywienie się nimi i to mogłoby być wkręcające gdybym wszedł daleko w tę stronę, byłoby to niedobre dla mnie. Takie odczułem wrażenie swoje własne. Czyli sam do tego doszedłeś. Tak. Nie to, że się przestraszyłeś. No, nie no, żeby wyszło, że no tak, strachliwy nie jesteś. No nie jestem strachliwy, no nie, ale to też było, to był taki pierwszy etap, kiedy to zacząłem się, kurczę, teraz trzeba, jak będę to robił, będę musiał to każde zdanie sprawdzać, to było zniechęcające trochę. Ale wydaje mi się, że tamten jeden materiał był ważny. Może on dał coś takiego, że może przystopował innych w pewnym momencie, że może ktoś miał jeszcze takie zakusy i nie zrobił czegoś takiego. Taką mam nadzieję, że może trochę w ten sposób pomógł. Choć nie te kanały, o których wspominałeś. Nie, oni tylko skasowali te filmy, o których mówiłem i zalinkowałem. Produkują trzy dziennie, więc... Tak. Daily z wojny. Tak, ale to właśnie... się zastanawiałem, bo ty myślałem, że jednak będziesz takim rycerzem, który pójdzie na wojnę z pato-youtuberką. To by mnie zjadła ta wojna. Zjadłaby mnie, ja bym stał się jej ofiarą, bo z czasem by to wpływało na moje własne poczucie, to by mi tak ładowało ego na pewno z czasem. To są takie rzeczy, których niby można być świadomym, a jednak gdzieś podświadomie człowieka zjadają i że ja jestem tym sędzią, ja tutaj rzucam kogoś na pożarcie. I też zajmowanie się takim materiałem jest też pewnym takim procesem, że oglądasz czyjś materiał i się tam doszukujesz do tego, tylko mogę się przypieprzyć, do tego mogę, a tutaj z tego zrobię show, bo to tam są też takie elementy. I wydaje mi się, że to by mi zaszkodziło, bo mi jako osobie by mi zaszkodziła taka działalność. Ale jako twórcy też by mogło ci zaszkodzić. Też. Bo byś już za bardzo myślał, czy tak, czy nie tak. Czy to się zgadza z tym, co tam kiedyś powiedziałem, komuś zwróciłem uwagę, nie, to może inaczej, tak byś mógł robić materiał dwa lata, bo tym właśnie się nie spodoba, tym, co się nie... No wiesz, to tak autocenzura. I też wchodzenie w interakcję z tymi treściami, oglądanie tych treści, kurczę, no ja wtedy jak robiłem... To zboczenie materiał, wręcz by było. Tak, no oglądałem się tyle z takiego... No, w syfu po prostu, no i wrzucanie sobie tego do głowy to też nie jest najzdrowsze działanie. Czyli podsumowanie jest takie, że paty od YouTuberka będzie się miała dobrze. Będzie się miała dobrze. Dopóki ludzie... nie będą bardziej świadomi swoich reakcji i tego, że jak działają w sposób, jak bodźce na nich działają, że to oni tego nie... Będzie tego. Z czasem chyba będzie. Wydaje mi się, że z czasem może za 50 lat, za 70 lat w Polsce, bo gdzie indziej to już jest teraz, to w szkołach dzieci uczą rozpoznawania własnych emocji. No. Taką podałeś daleką perspektywę, że mi się wydaje, że wtedy już będziemy się komunikowali bez mediów. Już internetu nie będzie wtedy. Za 50 lat, Arek, będziemy się na pewno inaczej komunikować. No my to na pewno. Ja też na pewno. Może będzie to ciekawa komunikacja, ale nie wiem, czy YouTube będzie do tego potrzebny, nie? Nie będzie YouTube. Chodzi mi po prostu o to, że tak, miejsce na pato będzie zawsze, ale jest jeszcze jedna nadzieja właśnie, na którą zapomniałem, to już wcześniej o tym myślałem. Bardzo pozytywna rozmowa. Bardzo. Tak, moja i twoja nadzieja. Że reklamodawcy nie będą zwracać, też się wycwanią w pewnym momencie, bo oni się na bieżąco jednak trochę zmieniają swój system rozliczania i nie będą zwracać uwagi już tylko na to, czy to jest odbiorca w przedziale 16, tam 4, 59, czy nie pamiętam już ile, ten główny, tylko tak,
kto to jest, jaki to jest odbiorca, coś więcej o nim wiedzieć i przez to będą płacić za, nazwijmy to, tego lepszego odbiorcę, kogoś, kto jest bardziej wykształcony i tak dalej, i tak dalej. I wtedy te pieniądze będą powodować zmianę też treści produkowanych, no bo będzie bardziej pożądany ten odbiorca, w cudzysłowie, tak, że to nieładnie brzmi, lepszy. Odbiorca premium. Tak, odbiorca premium. Brzmi rozsądnie. No tak, ale myślę, że zawsze była taka nadzieja i ona zawsze była płonna trochę. Bo może jakoś ten proces trwa powoli. No. Może... Ale może być też odbiorca premium pato. Pato premium. Może być taki? No pewnie tak. Ja myślę, przecież że... są treści płatne na fakt.pl. Ja nie wiem, co tam się dzieje. Co tam się dzieje? Niesamowite. To jest niewiarygodne. To kiedyś Fakt miał w sobie tygodnik Europa, nie? Tak. A tak. To był świetny tygodnik. No, pamiętacie, to może była próba takiej sprzedaży. Może za wcześnie. Nie, to był świetny. Tam naprawdę były tak jakościowe eseje. No, a... Niesamowite to było, że do tego shitu był wsadzany być może wtedy jeden z najlepszych takich magazynów w Polsce. No właśnie, to może za wcześnie. Chyba to za było wcześnie. W fakcie? Nie w fakcie, to fakcie, mi się tak, wydaje. Tak. No ale... Nie dało się. Nie dało się. Ja się zastanawiałem, czy też po całej tej, nazwijmy to aferze w cudzysłowie, o tych youtuberach zarabiających na wojnie, czy ty też wtedy zamilkłeś na Instagramie, bo to tak jakoś wynikło. Spojrzałem na twojego Instagrama i były posty i raptem koniec. A, bo ja to tak koniec. W Instagramie tak po prostu ta sprawa ucichła. Ja nie... I ty też ucichłeś. Tak, ja też ucichłem. Naciszyłeś to. Tak. To była też jakiś efekt mojej własnej frustracji oglądania tego. Pamiętacie, jak się zaczęła wojna i ludzie bali się. Dużo wszystkiego tak, było. Ze strachu to się z Twittera nie wychodziło. Tak. I szukali odpowiedzi. Jakby pojawili się ludzie, którzy dysponowali odpowiedziami na wszystko. Codziennie innymi, to inna sprawa. Ale... Tak. Tak jak prawdziwy ekonomista. Nie, ale słuchajcie. Wszystko wie, co za 20 lat będzie się działo w ekonomii międzynarodowej. Prawda jest taka, że na tym wyrosło jakby wielu sensownych nowych youtuberów, których warto śledzić i którzy dają dobrą informację. Na przykład jest Piotr Zychowicz, który... Z Piotrkiem pracowałem w Rzepie razem. O. No. I on... Ja lubię, że sposób jego prowadzenia tych rozmów na tej zasadzie, że po prostu ma ciekawych gości. O, w ten sposób. Tak, ale on wyrósł wcześniej. Nie, wojna tylko mu dała booster, to był trzecia szczepionka. Pamiętam, że to była taka książka, trochę wersja, co by się stało, chyba pakt Ribbentrop-Beck, o to się chyba tak nazywało. Jeszcze była ten Obłęd 44. Ach, racja. No, to on wyrósł. No Piotrek, bo jest po prostu historykiem. I on to, jest. No, i to mu się, wiesz, rzeczywiście te jego książki historyczne. Ale tutaj się zajmuje wojną, tak. To już nie jest historia, tylko to jest historia dzieje się na naszych oczach. Tak. Więc wyrośli ludzie, jak spojrzymy na tych ludzi, którzy wyrośli, no to nie jest źle, prawda? Nie, no właśnie. Nie można powiedzieć, że nam jakieś nowotwory wyrosły, prawda? No trochę wyrosło. No trochę też, no jak to... Tak musi być. Oczywiście, ja też zdaję sobie sprawę, że na przykład Piotr Zychowicz też czasem używa clickbaitu i tak dalej, ale jak już się tą treść odpalę, to tam są ciekawi goście. No kurczę, jak tam jest generał Bieniek, no to ja wiem, że to oglądasz. Jest, prawda? No mówi sensownego coś. Jest też ten... Jarosław Wolski na przykład, który ma swoje przedstawia rzeczy, to co się dzieje. Ja ich lubię ogólnie słuchać bardziej, gdy mówią o tym, co się dzieje teraz, niż o tym, co się będzie działo, prawda? Gdy mówią o tym, co się będzie działo, to już tak trochę... No to wyróżenie z fusów trochę. Tak. A gdy mówią o tym, co się dzieje, że tu jest to, no to są jakieś informacje, do których ja nie mam dostępu i oni mi dają. Jakbyśmy się nigdy nie dowiedzieli, że jest jakiś tak, nie wiem, czy ekspert, czy bardziej dziennikarz, ciężko nazwać Jarosława Wolskiego, abyśmy się nigdy nie dowiedzieli, że ktoś taki w ogóle jakby istnieje, zna się na wojskowości, ma dużo do powiedzenia, więc tak, jak najbardziej. Też dużo pracy, ile tam to robienie tych mapek i tego wszystkiego. Oglądasz i widzisz, że facet się zna Tak. I mówi jakoś...
Do rzeczy. Tutaj tylko do rzeczy. Tutaj... Nie reklamując, absolutnie nie reklamując tego. Tutaj tylko kiedyś był taki problem, pamiętam, że siostra mi na Messengerze napisała, że, a to jeszcze był tam, nie wiem, jakiś kwiecień, że Rosjanie będą wchodzić z Białorusi, już lada moment, Wolski tak powiedział i to się pewność, nie? A jak wspomniałeś o swojej siostrze, to szybkie takie mam pytanie do ciebie, bo twój brat ma kanał Bez Planu, Bartek. Tak, tak. Twoja siostra też tak wyrabia na YouTubie coś, nie. Czy o czym nie wiemy? Nie, moja siostra trochę na Twitterze jest aktywna i to wszystko. To rozumiem. Nie ma takich... Czyli nie jest YouTuberką. Nie, może, jeszcze. Może to jest jeszcze przed nią, tak, tak. Tak. Okej, okay. Pozdrawiamy siostrę. Starsza siostra, najstarsza z naszej trójki. Tym to bardziej ją pozdrawiamy. Też pozdrowić od razu, bo wyjdzie na to, pozdrawiamy i będziemy chcieli go też tu gościć. O. Tak, więc możesz uprzedzić, że... To, tak. To mogliśmy we dwóch przyjść, to było ciekawe. Ale to wiesz, za mało klików. To w ogóle, nie. Poza tym drugie tempo. Dość ciężko, to by się na waszym dzieciństwie wtedy musiało skupić, bo... To inna rozmowa. Jednak by mamy była. Jakąś agendę, którą staram się... Racja, a to tak. Też mój brat, jak ja z nim, moim bratem jestem, to on bardziej przestrzeń przejmuje, więc... Tak? To, widzisz, tak. No starszy brat, to wiadomo, to tak od zawsze. Zawsze tak jest. Znaczy, po głosie to was w ogóle trudno odróżnić. Ciężko, aczkolwiek ja mam trochę niższy od niego, ale ciężko, tak. No to możesz u nas gadać, widzisz, no. Masz dużo przestrzeni. I jeszcze drugie tempo dostałem. Tak. W prezencie. Tak. Te treści, które robisz, na przykład ta seria chińska, dlaczego nie jest po angielsku też? Bardzo dobre pytanie. Wiesz, co będę robił teraz, zaraz, gdy wyjdę od was i wrócę do siebie? Będę nagrywał anglojęzyczną lektorkę do odcinka o tego najlepszego Ukrainie, ale to jest jeden z elementów tego, że otwieram oddzielny kanał, który będzie oddzielny anglojęzyczny. Oddzielny będzie zupełnie. Oddzielny, tak? Bo jest duży problem, gdy się jest... Kojarzycie kanał Globstory? Kaja miała virala, który miał chyba z paręnaście milionów wyświetleń, on ma teraz, już nie pamiętam ile, bardzo dużo, anglojęzycznego, bo zrobiła jeden film anglojęzyczny, gdzie po prostu jest wszystko, ona mówi po angielsku też. I to się wybiło i poszło w świat. I od tego momentu po prostu trochę zabiło to kanał, bo kolejne filmy były po polsku. Tamci ludzie... Myśleli, że nie, no tak. Tak, kanał przyrósł, dużo ludzi przyszło. I gdzieś oni też się spodziewali innych treści i to po prostu zepsuło cały algorytm, więc albo po polsku, albo po angielsku, nie ma innej drogi. I ja będzie nowy kanał. Tak. I jak tak. się będzie nazywał? Zastanawiam się nad tym właśnie. Kurczę, może słuchaj, bo z drugim tempem dobrze poszło. Tak. Ale to takie bardzo polskie. Nie? Tak. To się nie sprawdzi. Ja się zastanawiałem się nad jakimś czymś ze słowem flashback. No, nie wiem. A znasz ten Cold Fusion, taki kanał? Nie. Lubię Oversimplified oglądam. A, też fajnie. Ale Cold Fusion sobie zobacz, to jest niezły, naprawdę dobry kanał. To sprawdzę. No. A kiedy chcesz wystartować? W przyszłym tygodniu chciałbym wypuścić... Jeszcze nie masz nazwy? Nie mam nazwy. Grubo. Nieźle. Ale to czasami presja czasu. Tak. Wiecie, to jest... Będzie tak samo odkrywcze, jak ciekawe historie. Ta nazwa. No pojechałeś. No, to jest nazwa... No, nie, ale spoko. Mi się to jest nazwa, która... Dla mnie jest okej. Okay. Ona miała mi nie zamykać drzwi. Co stało w tym momencie, kiedy decydowałem o tej nazwie, to było tak. Dobra, to będzie historyczny, ale nie chciałbym tylko o historii. Więc zrobię ciekawe historie, że to ogólnie różne historie. Różne. Nie tylko historia, tak. Historia. No tak. Zaraz robię film o Jarocinie. Jestem... Zaawansowany bardzo. Mhm. Już bardzo dużo nagraliśmy. No to jest takie... W sumie... Nie o mieście Jarocin, tylko o festiwalu. Tak. Film dokumentalny jest chyba z tego. Jest i ja się odnoszę do tego filmu dokumentalnego z 1984 roku. I już się wszyscy ze mnie śmieją, że to 8424, no bo to tak tyle czasu zajmuje, ale to nie głupi pomysł. Będę mieć taką 40-letnią przerwę, gdzie ja tych ludzi, którzy wtedy byli w 1984 roku w Jarocinie, mieli po 18 lat, po 17 lat, 20, znalazłem. I oni występują w tym dokumencie z 1984 roku i wypowiadają się przed kamerą i mówią tam różne rzeczy o swoich planach na życie, co chcą robić w życiu. I ja ich teraz, tych samych ludzi... Co z tego? Fajne. Co z tego wyszło? Tak. Bo jest też, bardzo bo jest fajny też pomysł. W miarę świeży dokument o Jarocinie. Na Netflixie było. Ze 3 lata temu. Tak. A to będzie twoja najnowsza, ciekawa historia. Wydaje mi się,
że tak, ale mógłbym to przyciągnąć do 24, żeby mieć ten 40 lat różnicy. No ale to znaczy, żebyś cały 23 nic nie robił. Nie, no to wiadomo, to tylko mówię o Jarocinie. No, bo... Nie dlatego się pytam, czy to będzie twoja najnowsza ciekawa historia, czy coś możesz możliwe, zapowiedzieć wcześniej. Możliwe, że tak. Tak w zasadzie to pracuję nad, luźno nad, najbardziej zaawansowany jest Jarocin. Później chciałbym 1989 zrobić. To jest projekt o tym roku. Mówisz o tym. W ogóle o tym roku na świecie, czy w Polsce? O tym intensywnie od... Tak. Paru lat, nie? Teraz czytam książkę... No bo chodzi, że zrobisz tak, że kiedy Tiananmen, to u nas pierwsze wolne wybory, tak? Tak. To w ten sposób. No. Tak. No bo to ten sam dzień. No. Tak, no. To ten sam dzień, tak. Czytam teraz książkę Reglamentowana rewolucja profesora Dudka o tym, bo wydaje mi się, że ma takie ciekawe spojrzenie na to. I on też, już z nim rozmawiałem wstępnie, czy by wystąpił, by się zgodził. Oczywiście tutaj bym... tak nieładnie powiem, używał profesora do tego, żebym był moim wsparciem merytorycznym w tym. Ale wspomnieliśmy, że wspomagasz się mądrzejszymi, więc... No kurczę, nie trzeba... Wiem, że tak trzeba. No. Oczywiście, na że tym tak to polega. No jak ktoś ma wiedzę, badał, kurczę, temat, bada temat intensywnie przez połowę swojego życia, to jak nie skorzystać z tej wiedzy? Powiedzieć sobie, nie, ja wiem lepiej, słuchajcie. Nie. No ale nie jesteś pato-youtuberem. No tak, tak. Ale oni by tak zrobili. Jakby był pato-youtuberem i robił 89 rok, to nie wiem, zbudował czy... mur z kulek i go rozwalił. Nie wiem, czy komukolwiek z nich by przyszło do głowy, żeby robić taki materiał. Nie. A to jest fajny czas, bo to jeszcze było używane politycznie bardzo długo i wydaje mi się, że już czas, żeby to zaczęło być historią i dojść do tego tak na chłodno. Tak, ale mur to nie jest 89. Nie. Ale jakbyś robił o murze... Ale pato youtuber by zrobił, że było. Tak, to pamiętam, że tam jest też taka... Oprócz, że wiadomo, że Królik po berlińsku, no to jest klasyk i... Pozdrawiamy Bartka Konopkę, to jest taka historia, jakbyś kiedyś robił historia miłości, bo wydaje mi się, mogę się mylić, kurczę, ale że Radosław Sikorski i Ann Applebaum poznali się w czasie rozwalania muru. Tak. Tak mi się wydaje, bo myśmy kiedyś mieli wywiad i chyba o tym rozmawialiśmy, ale... Mieliście wywiad z żoną? Nie, mieliśmy z Sikorskim. Aha, bo ja kiedyś widziałem te rozmowa o ich, jak on miał startować, kandydować w wyborach na prezydenta, to gdzieś widziałem z Ann Applebaum wywiad. I ta rozmowa o tych romantycznych wątkach ich związku była taka, widać, że tam niewygodnie się strasznie na ten temat rozmawia. No właśnie, więc to jest, wiesz. A ja nie wiem, czy to nie było później, bo wcześniej... Co, czy nie było? Radek... Czy później się poznali, czy nam... Że później może. Oni się... Mi się wydaje, że nam opowiadał właśnie, że się poznali tam w Berlinie. Ale że zwrócił uwagę jej i chwycił, że tak powiem, wygrał jej serce tym, że jechali gdzieś, bo ona tutaj była w Polsce, jechali gdzieś, zepsuł się koło, pękła opona i on wymienił własnymi... Coś takiego pamiętasz? Czyli uwagę, że to mężczyzna prawdziwy, a nie tak jak oni, tam nikt by nie potrafił nawet. I on tą słowiańską sprawczością własnymi rękami. Tak, czyli mogłem jednak to źle zapamiętać. Mogłeś, bo tak? Tam była jeszcze przecież poważny związek z aktorką hollywoodzką. Tak? Ale to on już wtedy nie trwał wtedy, nie? No ale wydaje mi się, ale że... Ale teraz rozbieramy Sikorskiego na części pierwsze. Naprawdę... To po co nam a to? Był u was? To może musicie z nie, my kiedyś zapytamy się, co z tymi oponami? Nie, myśmy kiedyś byli u niego. Myśmy kiedyś byli u niego. Dawno temu to było bardzo. Tak no, się wydaje. Kurczę. Tak dawno, że aż nie pamiętamy, kto z kim, kiedy i dlaczego. No, znaczy, bo jak powiedziałeś, ten mur to mi się tak, że właściwie to powinieneś też użyć takiej historyjki w tym swoim opowiadaniu o tym. No, może to byłoby jeśli ciekawe, jeśli to by mur. Było związane z tym. A te opony potem dopiero. To pato youtuber to jest istny scenkę jeszcze zrobił taką. Pod murem. Może pan minister jeszcze raz. Pod murem. Ale mówiłeś o czterech projektach, tak, a wymieniliśmy 8-9, dwa. A w 8-9 jeszcze bardzo fajna rzecz, bo jakiś czas temu nawiązałem kontakt z Chrisem Nidentalem. Może nie z Chrisem Nidentalem, z nim osobiście, ale z jego osobą z jego otoczenia, która powiedzmy mu pomaga w jego projektach i jest taka chęć, żeby coś zrobić, więc to świetnie pasowało do 89. Tak. Że jest trochę Nidentala, są zdjęcia, są rozmowy z tymi ludźmi, no tylko no, niestety
kurczę, niektórzy już odchodzą. Cioska nie ma na przykład. Ja go nagrałem jeszcze kiedyś. To wiemy, wiemy. Ale jakość dźwięku w tym nagraniu jest masakryczna niestety. To początki były mojego takiego nagrywania, że to ja nagrywam. Ale co tam się stało z tym dźwiękiem? W restauracji nagrywaliśmy go i po prostu jest cały czas... Na dyktafon. Słychać tą restaurację. Słychać ten wasz wystawny obiad. Tak, tak. Nawet tych ludzi, co tam jedzą i ten, no, szkoda, no. Ale no jest możesz parę spisać, innych osób. Kwaśniewski. Ale możesz, wiesz, możesz spisać, poprosić jakiegoś lektora, żeby to przeczytał, albo sam przeczytasz. No tak, no. Jest w tym wiedza. Na pewno ona jest. No, więc coś jest. No tam jeszcze jest, no fajnie jakby wszyscy chcieli pogadać, ale to już jest inna sprawa. To jest ten projekt. 8, czyli 9, co, projekt. Jedziesz do Davos niedługo nagrywać z panem Aleksandrem, tak? Tak, tak. Ja pana Aleksandra chciałem nagrywać parę razy i niestety odbijam się od ściany cały dlaczego? Czas. Nie wiem dlaczego, jak to wychodzi, że prezydent Kwaśniewski jest na przykład na jakimś kanale YouTube'owym Mój Kołobrzeg, który ma 200 subskrypcji i tam idzie i rozmawia, a do mnie nie chce wpaść, no nie rozumiem tego, ale proponowałem mu i przy powodzi i wcześniej przy jakimś innym... A materiale. Proponowałeś, że też do niego jakby się udasz, czy tylko on ma do ciebie? W sensie, no ja się tam odbijam od jego sekretariatu cały czas, że pan prezydent niestety w najbliższe 2 miesiące w ogóle nie ma opcji. I to tak zawsze. Mhm. Czyli ktoś cię nie lubi, no. No właśnie. To się zdarza. To się zdarza. Na narty do Davos. No. Przypadkowo. I przypadkowo. Ale ja ich już powoli wybieram. Oni już tak na przykład, jak robiłem o powodzi, no to udało mi się z prezydentem Zdrojewskim porozmawiać. Więc czasami już jakoś tam się przebijam, udaje mi się przebijać. Wyrwę jakieś sobie robię. Więc może tutaj też się uda. No to jeszcze fajnie było mieć Tuska i Kaczyńskiego. To już ja mówię o jakiejś, wiecie, to już są takie... Czy ten ostatni, to myślę, że... No. Bo Tuska to jeszcze pewnie by się... Tak, jakoś, no teraz jeszcze rok wyborów, no to tak, oczywiście, więc... że no to nie byłby problem, ale Jarkacz to byłby raczej... Nie wiem, kto tam jest decyzyjny w zasadzie. Rozmawialiśmy o perspektywie. może tylko on, wiesz, więc to no jest właśnie. W ogóle... Ale żeby się do ucha dostać? Tak, to ucha dużo nigdy, może. Do tego ucha to byś się nigdy chyba nie dostał. Chyba, że na swoją kotkę coś byś zagrał, odegrał. Racja. Różnych chwytów trzeba używać. No to jest ten projekt, że już ten... Więc tak. On jest takim rozgardiaszu jeszcze. Jest na etapie researchu, poczytam książka, ona ma z 400 parę stron. No, chciałbym jakieś tam sobie znaleźć fajne rzeczy i też ale samemu i co, ten rok 89 to by w ogóle zaczął dzieły na przykład taką serię, że transformacja? Ale to że i przejść przez pomysł. Lata 90 całe? No wiesz, ten bo projekt... To były dzikie lata w Polsce. Projekt, nie? Który nie wypalił z telewizją publiczną, ale czy nie podpisałem żadnej umowy, to sobie mogę mówić, co chcę. Polegał właśnie, miałem taki pomysł, żeby zrobić serię o 90-sach, o 90-tych latach. Brać te archiwum, które jest i każdy rok po kolei i tam jest wszystko po prostu, wiecie, jakieś początki familiady. Każdy rok na gęsto. Tak, każdy rok na gęsto. Myślę, że to by się skończyło paroma odcinkami. Ale nie ma gorszej pracy niż przeglądanie tego, gwarantuję wam, bo... Coś o tym wiem. Upierdliwe. No. Coś o tym wiem, bo tam jest totalny burdel. To najbardziej męcząca część tego, co ja robię, to jest research. No tak. Ja nie mogę tego nikomu oddać, bo ja się boję, że ktoś mi... Bo ja już gdzieś tam mam ten zmontowany odcinek w głowie, coś mi się tam już jedno z drugim łączy, ja wiem, czego potrzebuję, ale nigdy tego nikomu nie zleciłem, bo bałbym się, kurde, przegapi, nie zauważy, a mi tego potrzeba, tego po prostu, tego smaczku. Czyli ty jesteś szczególarz. Szczególarz, tak. Ja ten... I kontroler. Tak. To niestety. No to bardzo dobrze. Niby dobrze, ale jednak... Mniej czasu przez to masz, ale no tak to jest. Ale zdarzało się, że znajdowałem jakieś, nie wiem, do powodzi krótkofalowców, to z filmu, który naprawdę miał 130 wyświetleń znalazłem. To wymagało już po prostu przeglądania nie zakamarków internetu, ale już jakichś, nie wiem, piwnic, czy jam i tak dalej. A rozmawiałem z kolei ze scenarzystą serialu Powódź, tego, który był na Netflixie Wielkiej Wody. I pytałem się go, jak to jest, tak pracować w grupie, kurczę, jak ty dajesz radę w ogóle, że ktoś inny ci nagle mówi, że nie, to nie, bo to nie zadziało. A on mówi, wiesz co, no ja mam zaufanie do ludzi i powiem ci, że ludzie, jak masz rozsądnych ludzi wokół siebie, to zazwyczaj mówią takie rzeczy mądre i to się sprawdza, wiesz? Inteligencja roju. Tak, tak. I trzeba się otworzyć na ludzi właśnie może. Trzeba. Ale to nie jest takie proste. Ty się w ogóle otwierasz ostatnio, bo
Mówiłeś kiedyś, że nie będziesz się zajmował sprawami bieżącymi. No tak, że tak. Trochę nie masz odwagi. Nie mam. A tu proszę, Ukraina, bach, jest. Ale to rok minął. No ale wciąż się dzieje. No ale jest ale to pierwszy dzień tylko. No nie, no ale masz teraz też materiały, puszczasz u siebie na kanale prywatnym. A to tak takie, jest, wiesz. Takie vlogowe. Making of właściwie. To taki making of. Te filmy się tak nawet dobrze oglądają. Widzę, że pierwszy ma 100 tysięcy wyświetleń. Że może w ten sposób jakoś mi się, wiesz, częściowo zwróci materiał, który zrobiłem, który jest zdemonetyzowany w zasadzie. No więc to jakieś, ale też takie po prostu byłem tam, kurczę, jestem już tutaj na miejscu, mam przy sobie telefon, no to ponagrywam coś, jakiś dodatkowa treść. Nie, ale super się to ogląda. Właśnie. No co to prawda widziałem komentarze, że twój film udowodnił, że nie ma tam wojny. A, no tak. No, to, no ale to musiało się, tak być, no. Ktoś to chcesz, no choć trochę ma dobry jakiś, nie wiem, minimalne spostrzeganie rzeczywistości, to zdaję sobie sprawę z tego, że Kijów nigdy nie, tam Rosjan nie było, no to gdzie ma być ta wojna, skoro on nigdy nie był okupowany, to co tam ma być zniszczone? No to nie, po prostu, no, tak, tam my to wiemy. Wojny nie widać, to prawda. Nie widać. No, ale wystarczy przejechać kawałek dalej. Tak. Tam no, Bucza jest blisko. I my byliśmy z bratem właśnie w Buczy, no to robi wrażenie przygnębiające bardzo. Zresztą te rozmowy, które mój brat prowadził, wtedy go też mieliły bardzo. A ty właśnie planujesz więcej pracować z bratem, czy to jest taki trochę no myślimy, wynikowo żeby... tak było z tą Ukrainą? Czy myślicie właśnie, nie, żeby... my się dobrze, fajnie, fajnie w ogóle, ja lubię podróżować z moim bratem, my się dobrze dogadujemy, nie kłócimy się, jest przyjemnie, jest fajnie. No, mielaliście się w dzieciństwie? Mało się kłóciliśmy. No, ja no, młodszy byłem, no to po prostu musiałem, wiesz, no... Follow the wytrzymać. Tak, no musiałem, no, swoje dostałem, no ale to taka dola najmłodszego, no tak, są oczywiście też benefity. I wydaje mi się, że na pewno coś zrobimy jeszcze. Nawet jestem pewien, że coś zrobimy jeszcze raz. Może nawet bardziej skrosowanego, bo tutaj tak mocno się nie skrosowaliśmy, że tak użyję takiego określenia. Mm-hmm. W Naddniestrzu było trochę bardziej. Wenezuelę, to byliśmy razem w Wenezueli. No tak. Ty tam w ogóle chyba wymyśliłeś w ogóle, żeby robić YouTube, nie? Tutaj w Wenezueli, czy to już wcześniej? Jak mój, to było? Mój brat już miał kanał, tylko że ja do dziś pamiętam. On miał, w momencie, kiedy przyjechaliśmy do Wenezueli, miał 940 subskrypcji. Tyle miał subskrypcji kanał. I nagraliśmy film o Wenezueli, ten pierwszy. Tak. Razem montowaliśmy ten film i się kłóciliśmy cały czas. Bo ja mówię, ciąć, a on mówi, nie, tutaj trochę, nie, ciąć, musi być szybciej, dynamiczniej. Ludzie nie mają na to czasu. Ja się na tym znam. Tak, ja. Tak. A tu wyszło, że nie miałem racji, że vlogowanie to trochę inne buty, że ludzie chcą posłuchać tego, właśnie, jak ja to mówię, tego ględzenia, że chcą trochę poprzebywać z tą osobą, posłuchać jej, że to nie jest takie jak ciekawe historie, że pach. No i tu miał rację. No i zrobiliśmy ten pierwszy film. Ja do dziś nie zapomnę, że po prostu my spać nie mogliśmy, jak zobaczyliśmy, że ten film miał 10 tysięcy wyświetleń. To po prostu z butów nas wystrzeliło wtedy, że wow, coś się dzieje w ogóle. I wtedy, można powiedzieć, kanał Bez Planu odpalił w Wenezueli, bo później nagraliśmy jeszcze jeden, a później mój brat zaczął nagrywać częściej. Potem i to już poszło, świeca. Tak. Wystrzeliło go. No, my nie wiedzieliśmy sami, co się dzieje. To takie uczucie było, no, nie do powtórzenia prawdopodobnie. No wiecie, jak to jest, no po prostu uderza ta, no też dopamina na pewno, no, różne rzeczy. Przecież w ciekawych historiach nie pokazywałem twarzy nigdy, nie robię tego osobiście, czyli to uznanie, no bo to jest proste, że gdy widzisz, że kurczę, dużo ludzi ogląda, prawda, albo mówi ci fajne komentarze, to ja to odbierałem, ten zastrzyk, że to moje dzieło ma jakoś rezonuje. No to też znacie na pewno. No kurczę, robiliście wywiady, one też rezonowały i to było uczucie, że kurczę, no to coś, co zrobiłem, ma jakieś znaczenie. Coś, miło, tak, wiadomo. Miło, no właśnie. No. Nie, to myśmy tak najbardziej z książkami mieli w naszej wspólnej pracy. No właśnie, że przez to dzieło i to był taki zastrzyk, że no ale ten pierwszy jest trudny do powtórzenia po prostu. No. Pamiętam. Pierwsze 10 tysięcy. Tak.
Ja liczyłem cały czas, 10 tysięcy. 10 300. Tak. Nie śpi. Tak, tak. Swoją dziewczynę wtedy męczyłem strasznie, biedna, bo pamiętam do dzisiaj, jak leciałem pobudka, do pierwszych... 10,5. Jak leciałem do 10 tysięcy, to jej mówiłem... O, już 2350 subskrypcji. I ona wtedy mi powiedziała, nie, słuchaj, to mów mi, od teraz możesz mówić o tym, ale co 500. Bo cały czas gadałem. To miałem tylko taki limit, że co 500 i tam było. 3000, 3500. Ja muszę zadać ci pytanie teraz. Jaki język szlifujesz obecnie? Dzięki swojej dziewczynie? Tak. A, to już my z tą dziewczyną się rozstaliśmy. No ja wiem, dlatego to pytanie jest takie, wiesz. Teraz. Wiem, że szlifowałeś różne języki. Tak, to prawda, kurczę, dobry jest tutaj, dobrze research jest zrobiony. Więc nie wiem, jaka teraz jest sytuacja. A teraz polski. Po prostu. Teraz tak, teraz po polsku. Szlifujesz polski język, okej. Okay. Teraz po prostu wróciłem do korzeni. Rozumiem. Po tych wszystkich wojażach językowych. No bo opowiadałeś tam, że miałeś różne spotkania. Ale jaki to motywator? A to rosyjski, a to hiszpański. Rosyjski, hiszpański to był mój główny motywator do nauki języka. Nie ma lepszego. Naprawdę. Mm. To najlepsze, najszybciej się człowiek uczy. No bo się pokłócić trzeba mieć argumenty. Słowa. Oczywiście. Tak. Emocje. Jakieś zdanie podrzędnie złożone trzeba umieć zbudować, żeby... No, dogadać się trzeba. Trochę rozczarowujące, no ale korzenie to korzenie, no. To tak, no cóż. W polskim jest dużo do zrobienia. Zawsze. Właśnie 4 lata spędziłeś w Hiszpanii. Tak, 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 4 lata. Na początku Pol Madrytem... Na zdrowie ci wyszło na pewno. Na zdrowie i ciężko przeżyłem tę zimę teraz, która drugą zimę w Polsce. Czyli praktycznie większość swojego kanału spędziłeś w Hiszpanii. On się tam zaczął. Tam się zaczął i właściwie... Hiszpański jest. Rozwinął. Tak, tak, tak. Tak. I to było też trochę problemem na początku, kiedy trzeba było kogoś nagrać. Jeżdżenie do Polski, musiałem jeździć do Polski, latać do Polski w zasadzie. Mm-hmm. Albo w każdym, na przykład jak teraz sobie rozmawiamy, to też bym musiał przylecieć, gdybym mieszkał w Hiszpanii, przylecieć do Polski. I coraz więcej rzeczy mnie trzymało w Polsce. I to też było takim powodem tej przeprowadzki. Powodem? Przyczyną. Ale te zimy są, no, przekopały mnie. Kurczę, brak słońca najbardziej. Brak słońca, o to chodzi. Niestety. Człowiek przyzwyczaił. No już ja teraz patrzę, to samo mam co rok temu, że patrzę na te biedne drzewa, takie łyse, i ja już nie wierzę, że one będą zielone. Ja już to nie wierzę po prostu. Koniec, to już za tydzień będą. Śmierć po prostu. Ale jak jesteśmy przy takim... Nie, bo u nas teraz jest, to prawda, że przesrane. Jest ciężko, tak. 4 miesiące listopada. Właśnie. Bo jeszcze jakby były zimy. Nawet i 5. Jak kwiecień naprawdę... plecień miał przeplatać, no gdzie to lato? No, tylko po prostu wstaję wieczna codziennie jesień. Rano, pytam ten swój głośnik, jaka pogoda i... 2 stopnie, a będzie 7. No kurczę. Ale dziś jak nagrywamy, pogoda jest ładna akurat. Zimno, przez okno. Ale ładne. Zimno, ale słonecznie. No to taka pogoda, jaka jest teraz, z tym słońcem i z tą temperaturą, to jest najgorsza pogoda, jaką można trafić w Madrycie w grudniu. Wiemy. Tak. I rzadko się zdarza mimo wszystko. Tak. Nie? I najkrótszy dzień jest do 18. To jest ten najkrótszy. No to... A nie do 15:30. To jest życie na Księżycu z tą 15:30. Ale jak już byliśmy przy takich damsko-męskich historiach ciekawych, zresztą, historia damsko-męskie. To mi się przypomniało jeszcze, że kiedyś opowiadałeś o tym, że sformułowanie na pierwszej albo drugiej randce mam swój kanał na YouTubie, to nie był sukces. No nie, ja tak powiedziałem, cholera, to ja już, gdzie to, skąd takie informacje? W tym sensie, że ja mam taki kanał... Dziewczyna chciała poznać ciebie na przykład i zadawała ci pytanie, czym się zajmujesz? A ty mówiłeś, mam swój kanał na YouTubie. I ten wzrok z drugiej strony był taki... Że YouTuber, że w sensie, wiesz, skakanie w tych kulkach... Czyli to nie jest dobry pomysł na podryw. Czy może dziś już jest dobry, nie wiem, może się zmieniło. Nie ma poważania ten zawód, niestety. No niepoważna, bo to jest praca. Kojarzy z innymi tymi kanałami, niestety, kurczę, gdyby to jeszcze... Fajnie zadziałało, że tak trochę, ale dobra, powiem, że fajnie zadziałało, gdy byłem na imprezie i, no wiecie, z twarzy to tak, mnie tak ludzie nie zatrzymują, nie kojarzą, prawda? I tam rozmawiałem, spędzam sobie cały wieczór, rozmawiamy z dziewczyny i później właśnie też padło, czym się zajmujesz? Ja mam kanał na YouTubie. A jaki kanał? A ciekawe historie. Ciekawe historie, to ty? I nagle bam, i to lepiej zadziałało. No tak. Ktoś mnie znał już, prawda? To było...
od razu, od razu okay, inaczej. Tak, to jest tak. Okej. Okay. Ale jak cię ktoś nie zna, to brzmi to tak... No bo youtuber się kojarzy. Ostatnio no tak, też byłem... Kurczę, ostatnio też się z dziewczyną spotkałem jakiś czas temu, no nie wiem, 2 miesiące temu. I ona też się mnie zapytała, co robię. Ja powiedziałem, że jestem, że mam swój kanał na YouTubie, jestem youtuberem. Ona myślała, to myślałem, że to młodsze pokolenie na YouTubie. Jak to z tego... No, i pojechała. Zawsze, to z tego można żyć? To jest taki klasyk. Też ostatnio dostałem takie. Tak. Ale nie dostałem pytania, czy z tego można żyć, tylko jak z tego żyjesz. A tak, to czyli już... to już jest etap dalej. Tak, no bo wiadomo, że to jest wiadomo, tak. Że żyje świetnie, ale jak świetnie. Tak. A ja myślałem, jak ty powiedziałeś, że chcesz odprawy damsko-męskie, myślałem, że chcesz się spytać, dlaczego bałeś się Patrycji Redo. Bo Patrycja Redo... Jest straszna, to... wydaje się taka... O, Patrycja Redo ze swoim szemrzącym głosem i ona... Ona miała coś takiego w TVN-ie, gdzie pracowałem w TVN Warszawa, gdzie ona była szefową. A może nie wszyscy wiedzą, bo to jest ta pani, która prowadzi, to jest, oni mają czarno na białym. Czarno na białym, tak. No tak, z punktu widzenia telewizji sprawia wrażenie po prostu do rany przyłóż. Tak. Nie znamy, pozdrawiamy w ogóle. Tak, ale jako szefowa, tam był problem, ja byłem jeszcze młody wtedy. W ogóle cała atmosfera w TVN Warszawa, tam było mnóstwo młodych ludzi i byliśmy bardzo, bardzo ciśnięci. Naprawdę. Formatowani w zasadzie byliśmy. Było tak, że nagrywaliśmy materiały jeszcze zanim w ogóle telewizja była, istniała, była live, to my przez ponad pół roku, dzień w dzień nagrywaliśmy materiały. Dzień w dzień. Robiliśmy telewizję, która nigdzie nie szła. Żeby się nauczyć. Tak. I później pokazywaliśmy te materiały, codziennie była klaudacja i pokazywaliśmy te materiały na dużym telewizorze, wszyscy siedzieli w grupą i każdy materiał był prezentowany. I ich podejście zawiadujących było takie, że pochwały nie uczą. Po prostu pochwały, jak coś zrobiłeś dobrze, to po prostu zrobiłeś dobrze. Standard, to lepiej nawet norma. O tym nie mówić. Zjeby uczą. Tylko zjeby uczą. I to były dotkliwe zjeby. To były takie zjeby. Po nazwisku, dotyczące wyglądu, bo tam też się człowiek prezentował. To było bardzo dotkliwe, dziewczyny wymiotowały przed tymi klaudacjami. Tak, bały się. Mhm. Przejmowały się tym bardzo. I Patrycja Redo była główną szefową. Było tam też parę innych osób. Zresztą tutaj oczywiście zaznaczam, że ja się tam mnóstwa rzeczy nauczyłem. To wiecie, to jest zawsze jak to na wadze, prawda? To jest montażu, no mnóstwa rzeczy. Najwięcej od pana, który się nazywa Tomasz Sandak. Gdy on tam przyszedł, to on nas tam po prostu, on wiedział, jak to robić. Na zasadzie, jak się robi kino. No tam takie sceny, choć już dzisiaj tam się śmiał, no, że leci materiał, a on, ja nie mogę, głową w ścianę dosłownie, prawda? Po prostu debile, nie? I on uczył też nas, lektorki, również tego, że byliśmy, prawda? 2002, a nie 2002 i tak dalej. Widzieliśmy, no, akcentowania wszystkiego. I wracając do Patrycji Redo. Patrycja Redo, o ile Sandak, Tomasz Sandak był taką osobą, że po prostu wszystko mówił, był z nim kontakt, to Patrycja Redo była trochę jak za niewidzialną szybą i trzeba było się trochę, ja miałem takie wrażenie, że muszę się trochę domyślać tego, co ona myśli. Możliwe, że ja też byłem za swoją szybą i to tak działało, w ten sposób. Bardzo możliwe, bo też nie byłem taki specjalnie kontaktowy. I ona trzymała ze wszystkimi dystans, w związku z tym wzrastał strach wobec niej, bo tutaj zjeby, to wszystko, prawda? I na tym się budowało to jej taki wizerunek, że jej się trzeba bać i wszyscy się jej bali, ale też takie grupowe myślenie, że szeptanki różne na korytarzach, że jest Patrycja tam i tak dalej. Caryca Patrycja. Tak, Patty Reddy mówiliśmy, pamiętam. Patty Reddy, caryca. Tak jak była Patty Coty, Patrycja Otecka, mówiliśmy w ten sposób. Mówiliśmy jeszcze inne rzeczy, ale nie będę tego mówił, no bo wiecie. Bo się nie nadają. Publiczne to jest. Tak. Czyli trauma. Trochę trauma. Śledzi się do dziś. Trochę trauma, bo moja kariera się tam skończyła nagle i w nieprzyjemny dla mnie sposób, ale też i zasłużony. Tak miało być, ale nauczyłem się mnóstwa rzeczy, więc zawsze to ważę, że z jednej strony kurczę trauma. Bez tego nie zostałbyś tak zwanym youtuberem. Nie dałbym rady robić tych filmów, chyba nie miałbym... Właśnie, co dawała telewizja? To trochę tak jak... Odskoczę trochę, ale jesteśmy cały czas przy tym samym.
jak teraz mamy kamery z kartami cyfrowymi, prawda? I jak operatorzy jeżdżą z telewizji, nagrywają zdjęcia, no to mają bez końca przestrzeń do nagrywania. Kiedyś mieli taśmy, taśma się kończyła, więc te ujęcia, oni musieli uważać. Kurde, musisz zrobić dobre ujęcie, masz tyle czasu, nie masz więcej taśmy. Telewizja miała też ograniczony czas, materiał, który się robił do telewizji, miał ograniczony czas i to też nas trenowało, że musisz być konkretny i musisz być szybszy i nie możesz lać wody generalnie. I musisz iść do celu, tam zależy kto, jaki miał cel. I to, wydaje mi się, była taka tresura, która dobrze mnie wyćwiczyła w tym sensie, że ja nie mogę marnować czasu uważności widza. Bo gdybym zaczynał od internetu, to, no, to czasu jest tyle jest, ile jest, po prostu ktoś sobie przewinie. Twojemu bratu się udało. Tak. No, mój brat ma to inne podejście. Nie, ale on ma też inną treść zupełnie. Inne tempo. Tak. Wydaje mi się, że tam mi to tempo podkręcono i ono mi trochę zostało w głowie, to tempo. I to jest jedna z rzeczy, którą mi dała telewizja, której nikt inny by mi nie dał. I internet by mi nie dał. I też oczywiście mieliśmy szkolenia z Final Cut'a, z mówienia, z lektorskie szkolenia. Ludzie z BBC przyjeżdżali, no mnóstwo pieniędzy w to zainwestowali. Stare dobre czasy. Stare dobre czasy. A później widzę właśnie, to też taka prywatna, mała, cicha satysfakcja, że to mój koniec był tam taki, jaki był, a ostatnio gdzieś tam patrzę jakieś oznaczenie na Instagramie, mi wyskakuje, że jest taki kanał vintage, coś tam, zajmuje się starą, takimi rzeczami, telewizja, tam mi wrzucają, pamiętacie TVN Warszawa? To stamtąd jest Tomasz Czukiewski, ciekawe historie. Tak, a kurde, proszę bardzo. Chociaż wydaje mi się, no bo kto w sumie z tych grupy ludzi, którzy tam byli, jest znany ludziom ogólnie, to nie za wiele osób podejrzewam. No, Filip Heiser. No tak. Patrycja Redon. On tam był. Tak. Czyli teraz jak już ten projekt się ukonstytuuje dotyczący rzetelności mediów, przede wszystkim zapraszasz panią Patrycję. A. I sobie porozmawiacie po latach. A to by było ciekawe byłoby porozmawiać sobie po latach z Patrycją Redo. No nie, ona była dobrą szefową, tylko że tam było naprawdę tak, wiesz, taki... Ale ty młody chłopak byłeś, to też wrażliwy. Wrażliwy, tak. No właśnie. Ja tam też po prostu, ja się garnąłem, ja tam robiłem jedynki cały czas, pamiętam, te najważniejsze newsy. To mnie pochłonęło strasznie, po prostu... Wracałem do domu o 23:00, pizza pepperoni już czekała, jeszcze jakieś słodycze, ja ważyłem wtedy 15 kilo więcej niż teraz. No, niszczyłem się po prostu od 8 rano do 23:00. Pamiętam, 8 rano przychodzę, kolegium poranne, już ten Sandak czeka, Tomasz Sandak, Czuki, co na jedynkę, bo już rozpisywane tematy. Od czego zaczynamy dziennik, prawda? Już presja, prawda? A to TVN Warszawa. Tak. Ktoś nie załatał dziury. No, w jezdni. Wtedy jak ta gazeta odpaliła, to Wyborcza, taki prześmiewczy, napisała o nas artykuł, że ja tam też, faktycznie ja tam też robiłem materiał wtedy o jakimś tym wspólnym bilecie i z Kobyłki coś tam było, a oni nas tak poubierali, wiecie, jak takie... Mieliśmy stylistów swoich i nam ubrania powybierali. My tacy wystrojeni. Ja tam na tym dworcu w Kobyłce z tym szaliczkiem tutaj z boku, ufryzowany, wszystko wyskakuje, opowiadam. I oni się tam, Wyborcza napisała, że wszystko jest szybko, pięknie. Reporterzy wspaniale ubrani. Z dworca w Kobyłce wita nas dandy z szaliku. Tak się, no, pocisnęli sobie z nas, ale zasłużenie, bo to tak wyglądało, naprawdę. No wczujcie się, tam szara rzeczywistość z tyłu, tam, a tu my wystrojeni. Wspólny bilet. Tak, wyperfumowani i rozmawiamy. No to nie pasowało do siebie. No i nie pasowało. Ale to czasami można było sobie robić żarty z tego kontrastu. Ja pamiętam, gdzieś tam jakieś koleje wyrzuciły taką ofertę dla swoich klientów, że darmowy bilet do kina. Razem z biletem kupujesz miesięczny, stajesz, że masz tam dwa razy w miesiącu. I ja poszedłem taką sondę w tym pociąg relacji tłuszcz Warszawa robiłem, że poszedłem z operatorem, wchodzimy i pytam się takiej babci, słyszała pani, że teraz taka promocja, będzie mogła pani, musi do kina, jest pani zainteresowana. I ona tak mnie słucha i mówi, panie, ja nie wiem, jakie kino, ja siedzę w domu jak robak w chrzanie, ja nigdzie nie idę. Aż mnie zabolało. Robak w chrzanie, nie znałem tego. Ja też nie znałem tego. To było coś po prostu... Ach,
aż czuję, widzę już tą twoją minę. Nie? Robak. A zagadać trzeba, nie? Dalej. Trzeba zagadywać, jechać. Ale, a to już było coś, co też nazywaliśmy złotą setką. Tak. Tak, tak po prostu już... Piękne. Tak, tak. Robak w chrzanie. No świetnie. Ale różne są oczywiście opinie o pracy w TVN-ie, ale w TVN-ie Warszawa tak bez używek dawałeś radę tak długo? No, alkohol był. Weekendami. Trzeba było odreagować. Trzeba było odreagować. To było bardzo niezdrowe zajęcie. Praca w newsach niezdrowa, w cholerę. Bo to tak, i temat musisz mieć już codziennie, robisz temat i jedziesz na te zdjęcia, a my montowaliśmy jeszcze te materiały. Wszystko. Później montażysta to tam jeszcze poprawiał, ale my musieliśmy podmontować je. Intensywność tej pracy była niesamowita, niesamowita. No, dla młodych ludzi tylko. Tak, no to oni wiedzieli, na kogo chwilę biorą. Tak, oni nawet nie chcieli nikogo doświadczonego. Bo nikt doświadczony by tego nie wziął. Nie, no, tego nie robi. Doświadczeni by się stawiali poza tym. Tak, no, no, co to ma być? Na spierdalaj, tak. Po prostu. Gdzie tak. Gdzie mój asystent? Tak. Słuchajcie, ale troszkę zboczyliśmy z tematu, bo wydaje mi się, że ty cały czas o tych dwóch ciekawych historiach. Mam rację, ale to już daleko. Mam rację, czy nie? Daleko tak? Już odjechaliśmy, no daleko. Właśnie. Pociąg odjechał z peronu w Kobyłce. Tłuszcza, a tu 89. Tak. Jarocin i cały czas o tych dwóch, a tak. Potem ktoś powie, mieliście porozmawiać o tych czterech i nie ma. Są jeszcze dwa. Ja to jeden, one są spodziewane, bo jeden to jest Putin, kolejna część. No tak. Tylko ja czekam na tę Hagę. No. No tak. Ale nie, jest... Rzekaj, oni mówią Gagę. Putin do Gagi. Lady do Gaga. To Putin, kolejna część, to jest jeden film, a drugi myślałem, tu się jeszcze stawiam, bo już są Chiny do zrobienia, gdzie panowie z OSW... Arek zamówił mówią, kolejną część. Właśnie, że trzeba robić i ja się zgadzam, trzeba robić. Problem polega tylko na tym, że z 90. jest mało tych archiwalnych nagrań z Chin. Drugi problem polega na tym, że ja nie mówię w tym języku. Jak mówię po rosyjsku i jak się przyglądam jakieś archiwalia, to ja wiem, że tu jest coś ciekawego, bo no tak. To rozumiem, bo słyszę. Czyli potrzebujemy tłumacza. Dziewczyny z Chin. O! To jest dobry pomysł? No kurczę, to trzeba lecieć do Chin w takim razie. No, albo i podszkolić sobie mniejszość chińska w Polsce może. Ale to lepiej nie, polecieć trzeba no do tak, Chin. Oczywiście. No można już. Można, tak. To tak. No. No i jakbyś znalazł taką dziewczynę, która nie mówi po angielsku, tylko po chińsku, to byś się podszkolił. To by powstały Chiny, część czwarta. Jeszcze w którym chińskim pytanie. To właśnie. No właśnie. A w tym, co archiwa te są. W kantońskim. Ale, a jeszcze myślałem, bo zrobiłem, jak zrobiłem ten odcinek, pierwszy dzień wojny, to zawsze ja to później mam komentarze, a kiedy następny odcinek? I zawsze ludzie mnie tak wchrzaniają w tę serię, żeby mi się tak spodobało, żeby kolejny odcinek z tej za serii. Za dwa dni najlepiej, nie? I tak się serie niektóre otwierały. Jak zrobiłem Śmierć Stalina, to później zrobiłem kolejny film o Berii i tam już poszło dalej. To tutaj myślałem o tym, że fajnie byłoby zrobić to może taką serię dzień, tydzień, miesiąc, może coś takiego. Tak mi się taka myśl w głowie kołacze, że to by było ciekawe, no, że jest dużo, że jest już ta perspektywa. Tam w tym pierwszym tygodniu też dużo się rzeczy działo. Jest kwestia, no, już by się dużo pojawiła Polski, uchodźców, którzy do nas przyjeżdżali. Zresztą więcej rzeczy się pojawia wtedy. No jest gęsto. Jest gęsto, tak. No. W ogóle ciekawe jest to, że w tym pierwszym dniu nigdzie nie było upublicznione wcześniej w Polsce na szeroką skalę te rozmowy Macrona z Putinem. Fantastyczne. To jest coś niesamowitego. Szczególnie ta druga. No nie, nie, niesamowite to jest. I że to jakoś nigdy. Nie, nie. Nie powiedziałbym, że jest to przyjemne, ale niesamowite. No. I to jest coś, co. I to są takie rzeczy, gdzie tygodnik jest właśnie potrzebny, że tak. To w gąszczu newsów, bo tak gdzieś tam było, ale to po prostu przeszło. No, ale to takie. Tak. Gdzieś... Raczej fotografie, jakieś krótkie ujęcia. Ja nawet pamiętam, jak poza tym rozmowa... można to różnie zmontować przecież do... A, to dźwiękowo no nigdy właśnie, nie było. No właśnie. Nie było ani dźwiękowo, ani wizji. To zaistniało tylko jako artykuł, jako treść. I to na tej zasadzie... I zdjęcia. Wiecie, co wybili? To, że Putin mówił, że idzie w hokeja grać. A, i oni no tak. To wybili, jako żeby tym skusić. I to gdzieś tam po prostu... Zamiast tego, tak. Że nie wiem, kto u was... Jak to było? Nie wiem, kto u was prawo, gdzie studiuje. Tak, tak. Kto u was jest prawnikiem i gdzie studiował prawo. Tak, tak, tak. No hokej, tak. Jednak bardziej się klika, nie? Właśnie. Spartak Moskwa, to jest prawe. No cóż, no. Więc tutaj pokazuje to potrzebę tego drugiego tempa. Tak, drugie tempo. A jak tym bardzo jesteś uczulony na teorie spiskowe? I czy masz jakiś odczulacz? Czy odczulasz się na to jakoś? Czy... Zasadniczo podchodzę
z dużym dystansem i brakiem zaufania do spektakularnych wyjaśnień skomplikowanych rzeczy. O. No dobra. To się zawsze fajnie ludziom, którzy lubią spiskowe teorie, po czasie im się wszystko w całość układa. Jak coś trwa, to nie, ale po czasie, gdy już się wszystko wydarzyło, minęło trochę czasu, oczywiste. to jest wszystko oczywiste przecież. To wiadomo, że to tak. Zawsze nie? Tak było. I to są takie proste, spektakularne wyjaśnienia, że ktoś tam gdzieś, wiesz, to się dogadali i coś tam, prawda? Ale jest teoria, że wszyscy lubimy teorie spiskowe. Tylko tak? Nie jesteśmy świadomi tego. Możliwe. Może coś takiego jest, może jest. Znaczy poza tobą. One z jakichś potrzeb wynikają, że one funkcjonują, bo jest to niepotrzeba. No bo to jest łatwe objaśnienie przecież. Tak, bo... No tak, nie trzeba się zastanawiać, już tak. Jest proste. Jest proste, ale fajnie, jak tam jest jeszcze element rozrywki, jak jest spektakularnie. Nie tylko, że proste, ale że jeszcze spektakularnie. To jeszcze parę, tu jest jeszcze potrzeba rozrywki. I wtedy rozrywki jest sprawa załatwiona i przechodzimy do następnej sprawy, bo ta jest już wyjaśniona. No, ale ludzie, kurczę, w to wierzą, w te jaszczury wszystkie i tak dalej. Chemitracy. No. Przecież ten facet, który, jeden z płaskoziemców, zginął, no bo skonstruował tą rakietę, że on chciał udowodnić, że Ziemia jest płaska i wystrzelił się i zginął, bo to były, wiecie, no tak skonstruowane chałupniczo trochę. Przypomniało mi się, to bardziej Arek pewnie będzie wiedział, ale była taka kultowa kreskówka na MTV, w czasach, kiedy MTV grało lepszą muzykę. Muzykę jeszcze grało tak. Chyba w ogóle. Beavis i Butthead. Bo, a, tak. Bo. Dlaczego ja lepiej? No bo starsi jesteśmy, no, od Tomka. A, tak. Tak, to trochę mnie minęło. Mnie minęło. Beavis i Butthead. Ja bym South Park bardziej bym tutaj. No tak, no bo to było tam parę lat, może nawet. To taki wentyl właśnie też. Taki wentylki wentyl. Były, tak. I w filmie Beavis i Butthead, tam były różne dziwne sceny, ale jedną ze scen było to, że Beavis i Butthead, albo jeden, albo drugi, nie wiem już teraz, który jest który, kładł nie, się... Nie, Butthead to ten... Brunet. Brunet, a tak? Beavis to blondyn. No tak, nie wiem, czy we dwóch, czy pojedynczo, oni się kładli na szosie, słuchając oczywiście muzyki dobrej i samochód ich przejeżdżał i oni się potem podnosili i dalej, wiesz. I ktoś tego spróbował, bo obejrzał w Stanach. Naprawdę tak było? Ktoś obejrzał ten film i chciał sprawdzić. We dwóch? Nie wiem, czy oni we dwóch się kładli, czy tylko jeden na drugi obserwował. Może to tak było, więc może jeden. To nie jest istotne dla tej opowieści. Ktoś chciał to sprawdzić i zginął. I potem te wszystkie kreskówki zaczęły mieć taki napis przed czołówką, z tego co pamiętam, żeby, że wszystko to, co jest w tym filmie, tak? Dokładnie, żeby tego nie próbować, bo to jest jednak film tylko, kreskówki o dwóch debilach i naprawdę, nie róbmy tego. Nie tego można oczywiście tam zapałkę do tyłka podłożyć, to jest jeszcze w miarę delikatne, ale i bekać, i pić, ale takich jakichś ciekawszych eksperymentów nie róbcie tego. Piękne. A to było dawno temu, czyli to już się tworzyło. To były początek, no pierwsza połowa lat 90. Nie, ale to była po prostu głupota, ona nie wynikała z... No ale z tej głupoty pewnie dziś ludzie wierzą w jaszczury. No to ludzie, bo są dzisiaj inne czasy, sięgnęliśmy do Beavisa i teraz źródło mogą, historyczne. Można wierzyć w co się chce i znajdzie się na to potwierdzenie. I ludzie szukali potwierdzeń tego, co już uważają, że tak jest. I tylko szukają potwierdzeń. A, no to przecież ja mówiłem, że tak jest. No to przecież wiadomo, nie? To wiadomo. I tylko sobie, i znajdą sobie te potwierdzenia. Znajdą sobie i naukowców nawet, którzy im potwierdzą to, co oni już im się wydaje, że tak jest. Zamiast jak szukać dziur w całym, myśleć krytycznie, jak to Łona rapował, miej wątpliwości, no to nie ma żadnych wątpliwości, ja już wiem wszystko. Jak czegoś nie wiem, to ja szczury, prawda? Nie, no, ja się jakoś nie dziwię. Życie z wątpliwościami jest męczące i niemiłe. No. Ale rozwijające. Tak. No, w teorie spiskowe na pewno. Można się położyć pod samochodem albo spotkać się z jaszczurem. Ja już do brzegu, nie wiem jak to Łukasz. Ja jeszcze chciałem tylko zadać ci bardzo kontrowersyjne pytanie, czy kiedyś zajmiesz się naszym papieżem w swoich materiałach. Watykanem to jeszcze większy temat, bardzo duży i trudny. Trudny, ale... bardzo Więc trudny. Więc na razie, czy wiesz... Wałęsą też bym wolał się nie zajmować. Wydaje mi się, że perspektywa za krótka nadal, że to, co się dzieje teraz z papieżem, jest nadal elementem jakiegoś przepracowywania pewnego rodzaju kultu jednostki, który był wcześniej
I cały czas to jest przepracowywane i to jest proces jakiś, że wahadło wybiło w jedną stronę, ale mi się wydaje, że za daleko, że za daleko, że bez brania pod uwagę kontekstu tamtych czasów, że za bardzo w to wahadło wybiło, na moje czucie przynajmniej. Że, no i perspektywy też tak, brakuje. Tak, i przez to właśnie to mi pokazuje, no tak, że to jest cały czas przepracowywanie. Ale jak zaczniesz 2000 lat temu tą historię Kościoła, a, i to zanim dojdziesz do Wojtyły, to już papieże. Papieże. O, to wiesz co, to... Trochę mało materiałów archiwalnych, ale... Nie, no ale to wiesz, to można i do Avignonu pojechać, nie? No, w ogóle... Tak, oczywiście. Ale świetne, ja w ogóle to jest, ja pracując nad tym kwestią tego, tych matur, wróciłem do tych czasów średniowiecznych i na przykład odrodzenia w kościele. I wtedy kościół tam na przełomie X i XI wieku był mniej więcej tak złą kondycję jak teraz mniej więcej, nawet gorszą, bo łamali celibat, skupiali się na pieniądzach cały czas i no, był w rozkładzie, ludzie już nie wierzyli zupełnie i jakoś znalazł ten kościół siły w sobie. Wynikło to z klasztorów, no, że nagle stąd też ci te klasztory żebracze się pojawiły, że to było odrodzenie duchowe i oni znaleźli w sobie siły i pokazali, nie, proszę bardzo, to jednak ta wiara ma znaczenie. My to jeszcze i, przez kolejne 1000 lat. Więc ja bym ich tak... Za mordę was przytrzymamy, nie myślcie sobie. No. Ja nie wiem, czy to... Czy nie za wcześnie ich skreślamy? Jest kościół w słabej kondycji obecnie. Ludzie się odwracają od kościoła, jest on w defensywie, nie ma, ma autorytet, no jest... Mało robi, żeby być tak, defensywie, niesamowicie, nie? Ale bym tutaj, wiecie, 2000 lat... Okej, okay, czyli jeszcze, spotkamy się za 1000 lat, będzie już określona perspektywa. To się jak ktoś tutaj spotkamy już w tych AI-ach tam, ale to jest coś, co ja już jakiś czas temu czytałem. Ja na przykład ja nie jestem osobą religijną. Kwestia wiary to jest już inna sprawa, w sensie duchowości, o, może bardziej duchowości. Ale gdzieś kiedyś czytałem, że to właśnie ta potrzeba wiary to jest taka ludzka potrzeba jak... parę innych i ona musi być jakoś zaspokojona, nie w ten czy w tamten sposób. Może my żyjemy w takich czasach, że to Bóg jest pieniądzem, że pieniądz jest Bogiem, znaczy. Ale ta potrzeba jest i ona wróci w ten sposób, to winna, albo ten kościół się odrodzi, albo jakiś nowy będzie. No zobaczcie, od kiedy jesteśmy na tym świecie? Człowiek jest, jest i Bóg lub bogowie. Więc ta potrzeba jest i musi być jakoś zaspokojona. I nowych kościołów też trochę. I wydaje mi się, że ze wszystkich, że Jezus, ta wiara nie jest taka, jeśli by się trzymać zasad oczywiście, to w sumie... Jeszcze nie taka najgorsza. Same dobre rzeczy, prawda? No, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Jeśli oczywiście założymy, że się trzymamy tego. Okej, dobra, bo już odleciałem gdzieś. Nie, ale ciekawe, bo to często ludzie niereligijni najbardziej trzymają się religijnych zasad. Coś w tym jest. No coś w tym jest. Mój dziadek na przykład nie żyje, był wzorem takim naprawdę, kurczę, gość miał swoje zasady i się trzymał właśnie nawet tych, bym powiedział, chrześcijańskich, a był niereligijny zupełnie, niewierzący. Czyli nawet. To się nie wyklucza. Tak. Kończymy powoli, ale ja jeszcze, bo żeby nikt nie miał pretensji, że troszeczkę cię o tym rapie tam przedstawiliśmy na samym początku i... Hip-hop na blokach, hip-hop na kwadratach, taką mieliśmy piosenkę. Przepraszam. Pai Chi Wo, bo to tak Akademia Pana Kleksa. Tak. I mieliśmy piosenkę na Wyspach Bergamutach. No, ale jaką ty miałeś ksywę, bo twój brat miał ksywę, a propos naszej przed chwilą dyskusji, tak, tak. Tata Boga, więc, tak, więc tata na grubo. Boga. No. Tak, tak, to było. Ale później zmienił na Bart. Nie, to już słabe. Tak. No. Ale miał jedną piosenkę. Jak zaprosicie mojego brata, to ja wam wcześniej podrzucę piosenkę Tata Boga, jeśli koniecznie, znajdę. Koniecznie. I ten... Ona dziś może... Wiecie, jeszcze krąży. Tak. Może zdominować rozmowę. Tak. Tata Boga zaprasza, tam było, pamiętam, przyszperam archiwum. No. Ja miałem ksywkę Tabaka. No. TBK skrócone. TBK. Później. I zagraliśmy 3 koncerty. Tabaka i Tata Boga. No. Tabaka nie, no Tata mocna Boga. Ekipa. Znaczy mocni Ale bracia. To było od Tabaki, czy od Ciemna jak Tabaka w rogu? Od Tabaki, bo ja też wtedy ściągałem Tabakę. Mhm. Zagraliśmy 3 koncerty, nagraliśmy jeden teledysk, który był w Wocie. Pamiętam, gdzieś Czarek Ciszewski miał taki program w Wocie, tam hip-hop, coś tam, WWA.
I my byliśmy wtedy i byli raperzy Tede i Borikson tego samego, tym samym programie, co my byliśmy. Do dziś to pamiętam. Pan Borikson był bardzo taki koleżeński, był po prostu hej chłopaki, piątka i tak dalej, i nawet oglądał nasz klip i był taki naprawdę, dla nas to byli wielcy raperzy, więc my byliśmy w szoku, że taki fajny, spoko gość. Ale, a pan Tede był na dystansie, że w ogóle nawet się nie przedstawił, tylko siema, bo wiadomo kim on jest, prawda? No i taki był z góry, prawda? Patrzył na te... Boże, ale to było dawno temu, naprawdę. 2002. Już z góry? Jak? Na tatę Boga? No, on nawet nie wiedział, że to tata Boga. Jakby wiedział, może nabrałby trochę respektu. Wydaje mi się, że pan tata z góry to już od 96. Tak. Kiedyś napisałem artykuł do Przekroju o bitwie Tedego z Peją, tych disach i tak dalej. Mhm. I potem pan Tede mi wysłał też SMS-a takiego, że... Tak? Tak, tak, że... Ale no, możesz zacytować? Tu można wszystko. Bo ja napisałem o nim, że on nie spełnił oczekiwań, jakby, że studiował dziennikarstwo, ale nie do końca spełnił oczekiwań swoich rodziców, bo nie skończył go. Bo on gdzieś tak powiedział o tym, że rodzice się jakby spodziewali, że skończył dziennikarstwo. I to napisałem, a on mi napisał: nie wiem, czyje ty oczekiwania chciałeś spełniać, chyba nawet niczyje, włącznie ze swoimi własnymi. I on taki pojazd. I że w ogóle i tak dalej, że to, że tamto, że ja to mam, bo w ogóle ten artykuł, który ja napisałem, był z perspektywy czasu w ogóle głupawy, powiem szczerze, bo polegał to na tym, że raperzy, bo to był kryzys, rap był w kryzysie, to był 2000 jakiś... 11, 2010. I ja napisałem, że oni się chwytają takich, łapią się takich chwytów jak te disy i ta wojna, bo już im sprzedaż maleje. Bo naprawdę wtedy malała, tylko że później rap się odrodził, teraz wiecie, milionerzy po prostu, Mata czy tam Kłebo czy ktoś. I ja taki artykuł więcej w ten sposób napisałem, że to już po takich się chwytają ruchów, bo to już nie działa i tak dalej. No i mi tam wysłał, że no ja tu mam złotą płytę. Później w SMS-ie mi napisał, że wiesz, moja najnowsza płyta. Że ja mu się napisałem, chciało, że... w ogóle, powiem ci, SMS-iki do ciebie słać. Dotknąć go musiało. No. Dotknąć tak. go musiało. No. Czyli... A ty się po prostu zemściłeś za tamte czasy, kiedy oczywiście. Nie złożył respektu tabace i tacie Boga. No o właśnie, może jakoś i patrzył na nich z góry, to jest niewybaczalne. Ja go zresztą bardziej lubiłem, jakbym miał Tedego i Peję wybrać, ja go bardziej lubiłem niż od Pei. Inteligentniejszy. Inteligentniejszy mi się wydaje. Chociaż słyszałem, ja z Peją nie rozmawiałem nigdy, ale słyszałem, że zaskakuje w tym sensie, że tak z dystansu oceniamy go właśnie za trochę mniej inteligentniejszego, a podobno w takim bezpośrednim kontakcie dużo zyskuje. Tak jak Popek podobno. Ale Peja prawdziwszy. Peja prawdziwszy. No tak, wiadomo. No tak, tak, tak. Ale kurczę, też z drugiej strony... Ryszard. Ci raperzy... Ryszard. Rysio. Raperzy jak Tede, który nie wiem, tam na świeczniku, jak miał 20-19 lat, to też... Jak taka rozpoznawalność przychodzi w młodym wieku, wydaje mi się, że to nie są dobre rzeczy. Albo raczej trzeba dużo mieć jakiejś busoli swojej własnej, albo do mądrych ludzi dookoła. Ale w latach 90. to z busolami nie było, nie było za dobrze. Więc, nie, nie. Więc wybaczamy Tede. Wybacz, ja zdecydowanie tak, 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 tak. Ja już tylko dwa mam. Okej. Okay. Pierwsze, czy na ciekawych historiach, a może na jakimś nowym kanale, może się pojawi jakaś fikcja. Fikcja. Fikcja, bo ty kiedyś napisałeś taki tekst Sen o końcu trzeciej RP. Tak, tak. Podobało mi się to. Przyśniło mi się to naprawdę. No właśnie, i ty opisałeś swój sen. Tak. Bardzo, bardzo śmieszne. Polecam, łatwo wyszukać. A może niełatwo, no ale jak już się wie, to się wyszuka. Nie, i to nie. Jest taki właściwie no, mikro-treatment do filmu takiego political fiction. Tak, można to, no tak, faktycznie. No. Kurczę, wiesz, mam taki problem z fikcją. Czy wy kiedyś coś robiliście takiego fikcyjnego, tak? Mhm. Że ja mam... Że nie miałbym skąd czerpać, jakby... Żeby to... Mi by się to, co bym wymyślił, wydawało nieprawdziwe. Nie tak prawdziwe, jak powinno być. Taki mam z tym problem. Że te postacie, które myślę, czy one są odpowiednio prawdziwe, czy nie są, musiałbym skądś czerpać. Czyli za dużo rozkminę. Za dużo rozkminę, tak. Mhm. Ja myślałem o, że był człowiek z żelaza, był człowiek z marmuru i mam tylko tytuł na film, bo to zawsze umowało, to wiecie, jakie to filmy, prawda, no to pomnikowe. No. I że dzisiejszych czasów dobrze umowałby ten tytuł Człowiek z papieru.
i chodziłoby o kasę. I że to byłby dobre spojrzenie na dzisiejszy czas. To mam tytuł. Jest jakiś taki ten, no, to jest dobra nazwa na kanał. Ale jest taka piosenka, którą napisał Jacek Cygan. Że coś tam, są ludzie z papieru? Ach, coś tam, łatwopalni. Tak, łatwopalni. A my tak łatwopalni, coś takiego. Tak, no, widzisz? Tak śmiesznie, Marni. Widzisz. Ale kto to śpiewał? Rodowicz. Tak? Tak, tak. Ale tekst jest na pewno Jacka Cygana. A, no to na punk. No, no może tak. Ale żebyśmy nie zrobili z siebie idiotów. Aha, tak, no, zaraz nas pojadą, już w ogóle, wiesz. Ale trudno, my się no, po prostu trudno. Przyznajemy, że nie wiemy. Tak, nie, nie trzeba wiedzieć wszystkiego. Głowie, oczywiście. Tak? Ale... To przyszło tak, ten człowiek z papieru. Tak. Spłynął na nas. Tak. Ale z tą fikcją... Z tabaki. Z tą fikcją on... No. Taki problem właśnie, no, że tam trzeba tyle rzeczy wymyślić, że ja bym się bał, że to nie jest odpowiednio, że to nie będzie przekonujące swoją autentycznością, że nie będzie autentyczne, a jak się pracuje na dokumencie, to jest trochę inaczej. Zresztą to nawet jak ta Wielka Woda wyszła, Netflix mnie zaprosił i tam rozmawialiśmy o tym, to tam gdzieś powiedziałem coś takiego, co pamiętam, gdzieś usłyszałem, że jak się robi reportaż, dokument, to się stara mu nadać trochę elementów fabuły, żeby to się dobrze oglądało, żeby była jakaś historia. A jak się robi fabułę, czy fikcję, to się czerpie skądś, się czerpie te rzeczy. Oni też przecież czerpali do wody z prawdziwej. To tak. Herzog. Tak? Herzog, tak. No to on to jakby pierwszy, tak, że jak robię dokument, to myślę fabułą, a jak robię fabułę, to myślę dokumentem. I to jest dobre podejście. No wiadomo, Herzog. To tym bardziej, że wychodziło mu dobrze jedno i drugie. No właśnie. Czy nie zawsze, tak. Ale często. Przecież ja wolę dokumenty Herzoga. A jak dokument, jeszcze jest to jedna rzecz, czy jak się robi dokument, to pisać sobie scenariusz, czy nie? No pewnie, no jak nie. No jest takie podejście, że robisz dokument, reportaż i idziesz za... Flow. Za flow, a później dostosowujesz sobie. No spróbuj, oczywiście jakieś ramy masz. Spróbuj zdobyć w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej pieniądze na dokument, który nie ma scenariusza. Za flow. No to ja mogę, za flow. To ja mogę tylko z moją operatorką Izą, pozdrawiam Iza, możemy my tak sobie nagrywać, bo koszty są tak. Nie przerażające. No bo tak, no bo jak masz produkcję taką, to faktycznie światła, to, tamto, to jest dni zdjęciowe, to wszystko kosztuje, tak? Dokument nagrasz, idąc sobie za flow. Wiecie co? Zmiana koncepcji. No tak, oczywiście. Ale to jaka dokumentacja jest ważna w takim razie wcześniej, zanim się... No są różne dokumenty, ale tak. No. A i tak wyjdą nowe rzeczy. Ale to boli, to mnie by to bolało, że mi wychodzą te rzeczy. Ja już tu jestem w tych ramach, ja już bym był tak się czuł, że... Tam... Nie, ale to można się... poruszać w tym później, no to jednak wiesz, to z kolei ten, jak on się... Bo ten scenariusz nie jest taki rozpisany jak w fabule, prawda? Pokażę ci. Ja robię teraz dokument taki historyczny, dokument, że tam parę lat to trwa. No to mogę ci wysłać ten scenariusz. O, super, jestem bardzo, bardzo ciekawy. No. I, ale to Edward Norton z kolei kiedyś tak powiedział, że żeby zrobić film, to najpierw trzeba się bardzo dużo nakłamać. Bo wszystkim opowiadasz, zdobywasz te pieniądze, co tam będzie, a sam swoje wiesz. On to kiedyś jak był na Camera Image ze swoim filmem, to tak właśnie opowiadał, że tyle się trzeba najpierw nakłamać. Żeby zdobyć. Tak. Zdobywasz, a potem robisz swoje. Chyba, że zrobisz coś swojego, co ładnie się wybije, później wszyscy inni chcą, żebyś to zrób z nami, zrób dla nas, bo ty dobrze zrobisz, to chodź tu, mamy kasę. Ale to już Nawet Edward Norton ciężko mu było. Ach. No kurczę. On miał ten swój taki projekt, wiesz, ambitny bardzo. Tak. Ale o nim słyszałem, że z nim się ciężko współpracuje, że on był taki, że zmieniał scenariusze filmów, w których pracował, że tą rolę, którą miał swoją, w sensie tam, gdzie on jako aktor występował, że on naginał, że był problematyczny. Może był też problematyczny, robiąc te filmy. Bo wiesz, bo to jest East Coast. Aha. Nie West Coast, po prostu. Sami problematyczni. Sami, to już się zaczynają te problemy. Ale pojechaliśmy naprawdę. Ostatnie pytanie Łukasz zadaje. Tak, ja ostatnio miałem jeszcze jedno, ale... A, to przepraszam, ale to czy takie, to jedziesz, takie patetyczne to pytanie jest, to nie wiem, czy mogę je zadać. Kto pyta, to się wiedzie. Chociaż dzisiaj tyle już dziwnych rzeczy tutaj przegadaliśmy. Nie chciałem zadać ci pytanie, ale zaraz ktoś powie, że znowu o polityce gadamy. No tak, jak będziesz się przejmował tym, sumie, co powiedzą, to chociaż w ogóle w sumie możesz... o polityce nie rozmawialiśmy praktycznie. Nie. To możemy zakończyć takim... Możemy. Na kogo prawie politycznym. Na kogo głosowałeś? Nie, ja chciałem ci zadać takie poważne pytanie. W jakiej Polsce chciałbyś być jako 40-latek?
Bo ty chyba w tym roku, nie? Już. A już jesteś po. Już po. A, to wszystkiego dobrego. Przyjmujesz konwencję? Tak jest. Czyli jesteś w naszej dekadzie. To od razu, tak. Było nam mówić od początku, byśmy inaczej poprowadzili rozmowę. A, to już wszystko jest inaczej. Wszystko jest 40 lat. Inne światło, kamera, tak, gorsza rozdzielczość. Anna Seniuk, wiesz. No tak. Chciałbym żyć w Polsce, która... Nie, no to jest tak trudne. Właśnie takiej, która bardziej dba o edukację i o służbę zdrowia przede wszystkim, która bardziej mniej używa wzniosłych haseł, gdzie politycy mniej używają wzniosłych haseł, a bardziej zajmują się organizowaniem rzeczywistości. Ale obawiam się, że to jest trudne, bo z wiekiem, jakoś z wiekiem notabene, zrozumiałem... Jak już się przyznałeś. To że wiesz. Jeśli ktoś dąży do władzy nad innymi ludźmi, czyli jest politykiem, to znaczy, że z założenia coś jest nie do końca w porządku w tej głowie się dzieje i chyba musimy doczekać czasów, kiedy to AI będzie nam organizowało rzeczywistość, żeby było normalnie. Ale żeby ono było polskie, to AI. Polskie, będzie musi polskie. Być polskie, będzie bo inaczej to w ogóle... No bo, naprawdę obawiam się, że politycy to raczej często są socjopatami po prostu. Tak jakby, no kto chce rządzić innymi ludźmi? No kto normalny? Po co ci to? Do czego? To jest jakaś potrzeba. No to z czego ta potrzeba wynika? No zawsze i... można zostać trenerem. A coachem. No ale to wiesz, to mniej ludzi, mniejszą krzywdę robi. Mi się wydaje, że to jest trochę inaczej niż powiedziałeś, czyli odwrotnie, że socjopaci radzą sobie w tym najlepiej, po prostu. Racja. No to oni się tam odnajdują po prostu. Tak. Możliwe, że za na przykład 200 lat będzie się mówić o naszych czasach jako takiej ciekawostce, że to były czasy, w których rządzili ludźmi psychicznie chorzy ludzie. A my sobie żyjemy w nich. I dzięki temu wymyśliliśmy AI. Tak, żeby się wydostać. Żeby się wydostać z pułapki. AI napisze taką historię. Spiskowa teoria. Tak. Mamy to. Dobra. Jest. Nie, no to ty już zadaj pytanie. Dobra. Tak. Jest prośba, żeby postarać się odpowiedzieć górę jednym zdaniem. Mhm. Można jednym słowem, tak. Okay. Trudne będzie? Bardzo. Pytanie jest takie. Jak żyć? Jednym zdaniem. Tu i teraz. Tu i teraz. Dobre. Dziękujemy. Bardzo proszę. Dzięki za rozmowę. Dzięki. Miło było. Dzięki. Na razie, pa. Jeżeli wam się podoba to, co robimy, subskrybujcie nasz kanał na YouTubie, subskrybujcie nasz kanał na Spotify'u.